Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Godzina 19:03, czyli czas na katarzis w Resecie Obywatelskim. Dzisiaj tematy, moim zdaniem, fundamentalne, a często traktowane po macoszemu przez mainstreamowe media. Ale zanim przedstawię gości, o których pewnie już wielu z Was wie, to chciałem Wam powiedzieć o tym, o czym dzisiaj nie będziemy rozmawiać, ale warto napomknąć. Drodzy Państwo, do jakiegoś miejsca udał się dwa dni temu Edward Janiak, czyli biskup Kaliski, który, jak wiecie, był antybohaterem filmu Braci Sekielskich, dokładnie Zabawa w chowanego. Tenże biskup odchodzi nagle, nie wiadomo, co mu się stało, nie wiadomo tak naprawdę, za co został ukarany. Wiadomo tylko, że stwierdzono, że dopuścił się pewnych zaniedbań w zakresie tuszowania pedofilii, o której między innymi zaświadczył film Braci Sekielskich i jego bohaterowie, bracia Pankowiak. Jeden z nich, Jakub Pankowiak, był już gościem w naszym katarzis. I powiem Wam, dlaczego dzisiaj nie będziemy o tym mówić, choć pewnie byłoby warto. Mianowicie poczekamy spokojnie, aż ceremonie pogrzebowe zostaną zrelacjonowane i zobaczymy, co się stanie. Ja zakładam się z Państwem, że ojciec Tadeusz Rydzyk wróci do swojej narracji o tym, że był męczennikiem. Biskupa Janiaka już nie ma z nami, ale właśnie Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, jest tym, który, o czym mówimy w katarzis od pewnego czasu, rości sobie prawo do tego, żeby być realną głową Kościoła katolickiego. Damy mu wobec tego szansę na to, żeby dalej się kompromitował i zrobimy dekonstrukcję tego, w jaki sposób politycznie działa wewnątrz kleru i Kościoła, jak buduje sobie pozycję i jaką rolę w tym odgrywa pedofilia. Niestety zostawię Was z tą myślą, że ojciec Rydzyk tak naprawdę wykorzystuje słabości papieża Franciszka po to, żeby zmonopolizować sobie swój głos wiążący w polskim kościele. O tym dziś nie będziemy rozmawiać, ale będziemy rozmawiać o rzeczach, które mimo, że miały miejsce 3 tygodnie temu, w moim głębokim przekonaniu nie zajęły mediów należycie. Po pierwsze, sądy, drodzy Państwo. Myślę, że wielu z Was ulewa się już nawet dyskusja o praworządności, o kolejnych wyrokach TSUE, o izbach dyscyplinarnych, Sądzie Najwyższym i prześladowaniu sędziów, do którego ta władza coraz bardziej stara się obywateli przyzwyczaić. Myślę, że wielu z Was zorientowało się w prostym mechanizmie, jaki stosuje władza, żeby obrzydzić środowisko sędziów. Bardzo prosta operacja kasta na wielu frontach z wykorzystaniem propagandy, fake newsów, czasami przecieków fragmentarycznych dotyczących poszczególnych sędziów. O tym też możecie czasami posłuchać w audycji Prawoteka, która jest emitowana na kanale Reset Obywatelski po programie Tomka Piątka Dochodzenie do Prawdy. Audycja Prawoteka, tam między innymi gościem był już kiedyś sędzia Juszczyszyn, ważna postać w tej dyskusji wokół sądownictwa. Sporo takich publikacji już na pewno czytaliście, robiliśmy o tym programy. Często rozmawiam o tym z Elizą Rutynowską, panią prawniczką, moim zdaniem, wielkiej klasy. Macie pewien wgląd w sytuację, ale nie wiecie o tym, że, drodzy Państwo, jest pewna grupa zawodowa, która wpływ na to, jak działa sądownictwo, ma nie mniejszy niż sędziowie. To jest trochę tak, drodzy Państwo, że nawet najlepszy bolid z najlepszą karoserią i najlepszym silnikiem bez paliwa, tłoków i różnych innych trybików nie pojedzie. I żaden Kubica, Ayrton Senna albo Michael Schumacher
nie da sobie rady. Więc uznajmy, że ci kierowcy bolidów to sędziowie, a to oprzyrządowanie bolidów to pracownicy sądów i prokuratur. Czytam wasze komentarze jeszcze. Kapitan Stratford wypomina mi, biorę to osobiście, ale też na tak zwaną klatę, że wkurza go, że nikt nie przypomina, że reżim złamał prawo tworząc Izbę Dyscyplinarną, a wszyscy gadają tylko o TSUE, mała cenzura w związku z naporem. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać wielokrotnie, ale dzisiaj chciałem zwrócić wam uwagę na sytuację około 40 tysięcy urzędników, pracowników sądów i prokuratur, którzy nie mają należytej ekspozycji w mediach, a którzy w dużej mierze współdecydują o tym, jak wygląda wymiar sprawiedliwości, jak bardzo jest niewydolny, jak długo trwają postępowania itd., itd. Co najgorsze w moim głębokim przekonaniu i o czym mówiłem wielokrotnie, to to, że w stosunku do tych tysięcy ludzi może być stosowany mechanizm zarządzania przez mobbing. Jak to się stało, do czego to prowadzi i jak reaguje wierchuszka Ministerstwa Sprawiedliwości na postulaty, a także konkretne historie ludzi, którzy pracują w sądach, dowiecie się z tego programu. Za chwilę już przedstawię moje pierwsze trzy gościnie. Dzisiaj to jest program parytetowy, czyli nadrabiamy zaległości z obecności drogich pań w mediach i wszystkie moje gościnie będą płci pięknej. Ale historie będą dramatyczne i bardzo mnie poruszające. Jak wiecie, wielokrotnie podnosiłem to, że osobiście jestem głęboko przekonany, że mobbing jest formą współczesnego niewolnictwa. Szczególnie jeśli chodzi o administrację, szczególnie jeśli chodzi o urzędników, szczególnie w państwie dobrej zmiany. To będzie program trochę o kondycji poszczególnych ludzi, którzy nie są widziani ze względu na to, że nie mają tak dobrych relacji zbudowanych z mediami mainstreamowymi. Ale będzie to też program o osobistych sytuacjach ludzi, którzy znaleźli się w pułapce, znaleźli się w potrzasku. O ludziach, którzy nie wiedzą, co ich trafiło, a czasami powody ich prześladowań są bardzo poważne i nie wynikające tylko i wyłącznie z jakiegoś wewnętrznego sadyzmu, którym charakteryzują się niektórzy z ludzi stosujących wobec swoich podwładnych mobbing. O tym dziś program, bo wydaje mi się, że czas już najwyższy stanąć po stronie tych ludzi, ponieważ jeżeli wsłuchamy się w ich postulaty, mamy dużą szansę, niezależnie od politycznych sporów, mieć po prostu wydolne sądy, które, jak wiemy, wydolne nie są. Rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana niż to, co można pokazać w 3-minutowych relacjach i serwisach informacyjnych głównych. Dużo się mówi o sędziach. Ja bardzo to szanuję. Uważam, że w stosunku do niepokornych sędziów stosuje się frontalny atak i w zasadzie ciosy poniżej pasa niejednokrotnie. O tym możemy rozmawiać długo, ale ten temat możecie też odnaleźć w innych mediach. Oczywiście my to zrobimy po swojemu na ostro, ale przede wszystkim zacznijmy od podstaw. Zacznijmy od tego, co dzieje się w sądach, co dotyka tych pracowników, jaka jest ich sytuacja, jak traktuje ich władza i jak to się przekłada na sytuację poszczególnych obywateli, którzy przed sądem szukają sprawiedliwości. Ale chciałbym też, żebyście zastanowili się i żebyście zwrócili uwagę na to, co będzie gdzieś przejawiać się między wierszami naszej opowieści, czyli to, w jaki sposób dobierają kadry obecne władze Zjednoczonej Prawicy. Bo przykład idzie z góry, ale szybko trafia na dół. O tym właśnie będzie nasz dzisiejszy program. Zacznijmy od krótkiego przypomnienia.
I poproszę teraz naszego drogiego realizatora Filipa, któremu kibicujcie, dzisiaj jest pierwszy raz w Katarzys, a jak wiecie, Katarzys jest najbardziej hardkorowym programem, w którym wiele rzeczy i niespodzianek może się zawsze przydarzyć i w którym prowadzący wprowadza artystyczny nieład niejednokrotnie w związku z nadmiarem pomysłów na minutę. Filipie, bardzo cię proszę o pierwszą grafikę, która ustawi nam rozmowę i postawi tezę, z którą oczywiście, drodzy Państwo, możecie się nie zgadzać, ale musicie ją przemyśleć, bo tym jest właśnie reset obywatelski. Żebyśmy potrafili zresetować swoje poglądy, przyjąć nowe dane i zastanowić się, czy rzeczywiście po tym resecie ogląd sytuacji i obraz świata wygląda zupełnie tak samo jak przed resetem. To jest moje credo i to jest mój przekaz do Państwa, który powinien towarzyszyć wszystkim programom, które prowadzę. Drodzy Państwo, bez nas sądy nie istnieją. Takie jest hasło, które jeszcze nie wybrzmiało, a którego prawdziwość bardzo łatwo zweryfikować. Wyobraźmy sobie, że jednego dnia znikają wszyscy pracownicy sądów i zostają tam tylko sędziowie. Co wtedy mamy? Nic nie mamy. Nic nie działa. Nikt nie dostarczy protokołów, nikt nie wykona papierkowej roboty, nikt nie zadba o procedury. Czasami też takie niektóre niedociągnięcia idą na konto sędziów, co jest pewnego rodzaju nadużyciem, ale najłatwiej jest powiedzieć, że pracownicy sądu są elementem kasty i grupą ludzi roszczeniowych. Moim zdaniem nieskromnym tak nie jest. I o tym będziemy rozmawiać z naszymi gościniami, które już są w naszym studiu. Drogie panie, pokażcie się, a ja was z radością przedstawię, mimo że rozmowa nie będzie łatwa. Dobry wieczór paniom, nasze gościnie, Joanna Koczaj-Dyrda, radca prawny. Dobry wieczór. I znana już państwu osoba, która stała się ikoną walki z mobbingiem w administracji, wygrała proces z Ministerstwem Zdrowia. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. To jest przykład tej osoby, która pokazała, że można, i za nią poszły różne pozytywne dla pracowników decyzje sądów, ale też dzięki temu, że samodzielnie działa, może pomagać wielu ludziom. Dziękuję pani Joanno za to niniejszym i będę prosił o to, żeby naświetliła nam pani szerszy kontekst. Jest z nami też Iwona Kaczmarzyk, przepraszam, która. Dobry wieczór, pani Iwono. Która dzisiaj jest w trochę podobnej sytuacji, w jakiej parę lat temu znalazła się pani Joanna. O tym opowiemy za chwilę. Pani Iwona jest wieloletnią pracownicą Sądu Okręgowego w Kielcach, o którym będziemy jeszcze mówić wiele. I oczywiście Justyna Przybylska, założycielka i serce i rozum i maszyna napędowa Związku Zawodowego ADRM, który dokładnie się nazywa Krajowy Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy, tak? To jest właśnie samorządny, polski. Dobry wieczór. Samorządny, przepraszam. Witam, drogie panie, i zacznę od końca, tak jakby, czyli od pani Justyny. Przypomnę też, poproszę Filipa, żeby przypomniał, co jest takim pretekstem, który pojawił się na ulicach Warszawy 10 września. Mówi się o tym proteście, czerwony protest. Pracownicy prokuratur i sądów wyszli na ulicę i jak zwykli mówić komentatorzy, rozpoczęli proces protestów społecznych, nie proces, tylko sezon protestów społecznych. Następnego dnia byli lekarze, czekamy na policjantów i wiele, wiele innych grup. Ja wiem, że dzisiaj było porozumienie, ale o tym kiedy. Widzicie teraz zdjęcia z tego protestu. To nie jest tak, że tam stanęła grupka kilkunastu sfrustrowanych ludzi, którzy prowadzą jakieś swoje kastowe walki. Nie, problem jest powszechny, skomplikowany trochę. Postaramy się go wyjaśnić na bieżąco, a pomoże nam pani Justyna. Pani Justyno, z jakimi postulatami przede wszystkim wyszliście? I poprosiłbym, żeby postulat walki z mobbingiem, który już zarysowałem, przedstawiła pani na samym końcu. Zacznijmy od takich rzeczy, które są najtrudniejsze do zrozumienia.
To przede wszystkim postulaty dwa, które narodziły się w trakcie naszych protestów. No, historia sięga wiosny. Przede wszystkim jest to postulat płacowy, ponieważ po raz kolejny rząd postanowił pracowników sądów i prokuratur oczywiście zastosować zamrożenie, na co nie mogliśmy się zgodzić. Przez wiele lat pozostawaliśmy grupą zawodową, która była w tak zwanym zamrożeniu, więc nasze płace w stosunku do pozostałych obywateli zwyczajnie stały i malały. Malały na skutek zwykłych zmian gospodarczych, czynników ekonomicznych, inflacji postępującej, drożenia różnych towarów. Więc jeżeli po raz kolejny usłyszeliśmy o tym, mimo zapewnień, że już więcej ta sytuacja się nie powtórzy, że po raz kolejny mamy być grupą zawodową z zamrożonym płacą, rozpoczęliśmy rozmowy i batalię w kierunku zmian po stronie rządowej tego projektu i przyznania nam jednak podwyżki, trudno ją nazwać podwyżką, wnosimy o wskaźnikowy wzrost wynagrodzeń o 12%, który rekompensowałby postępującą i galopującą inflację, co absolutnie nie rozwiąże systemowych braków w płacach pracowników sądów, które są na drastycznym poziomie. Kiedy słyszałam i słuchałam pana ministra Wosia podczas Komisji Sprawiedliwości, który starał się przekonywać o tym, że zarabiamy krocie, to większość pracowników zwyczajnie komentowała to w prosty sposób. Kto nas okrada? My nie mamy takich środków finansowych, o których pan minister Woś mówi, które przedstawiał w tabelce. I tak naprawdę komisja trwała z dnia na dzień. Na szczęście udało się po prostu wymusić, bo tak to wyglądało, dialog społeczny na tej komisji, że musieliśmy wymuszać możliwość zabrania głosu, możliwość trwania, możliwość wzięcia udziału. Więc w przeciągu kilku godzin moja skrzynka mailowa została zawalona wręcz paskami wynagrodzeń ludzi i z prośbą o przedstawienie panu ministrowi i ja też to uczyniłam. Podrukowaliśmy dzięki wsparciu posłów, ponieważ też nie byliśmy przygotowani na dwudniowe obrady komisji, wydrukowali nam te wszystkie paski płacowe. I mieliśmy je ze sobą na drugi dzień w trakcie obrad. I to są fakty, to są rzeczywiste zarobki pracowników, a nie te wydumane średnie, które pokazał pan minister Wosi, których na co dzień pracownicy sądownictwa absolutnie nie widzą. Przełożenie, no my walczymy o godną płacę i godną pracę, tak naprawdę o poszanowanie. Wiemy doskonale o tym, że jeżeli odchodzą pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, z wiedzą, która jest niezbędna do tego, żeby rozstrzygać sprawy obywateli, żeby wspomagać sędziów w tym procesie na każdym etapie, żeby to szło sprawnie i w sposób prawidłowy, musimy to siadać. Jeżeli uciekają od nas ludzie, to niestety przychodzą nowi, którzy całkowicie nie mają pojęcia o tym, w jaki sposób funkcjonuje sądownictwo, co należy zrobić, jak wykonać zarządzenie sędziego, więc my borykamy się z takimi problemami i dla nas istotne jest, aby nasza grupa zawodowa, przypominam, trzeciej władzy w tym państwie, grupa zawodowa i reprezentująca sądownictwo, czyli instytucje, gdzie każdy obywatel musi przyjść w swojej sprawie, bo tak stanowi prawo, bo o tym mówi konstytucja, bo taka jest umowa społeczna, że my poddaliśmy się woli ustawodawcy, woli wybranych przedstawicieli, którzy tworzą prawo i nie wolno nam korzystać z tak zwanej samopomocy. Chcemy kupić nieruchomość, chcemy kupić mieszkanie, musimy iść do sądu z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej. To wszystko absolutnie ma przełożenie na to, w jaki sposób wyglądają szybkość postępowania, jak wygląda załatwienie spraw obywateli, a my natomiast jako związek zawodowy widzimy, że te problemy wynikają także z naszej trudnej sytuacji, zarówno finansowej, jak i z tej sytuacji związanej z występującym mobbingiem. Więc te dwa hasła są dla nas absolutnie priorytetem. Nie mogliśmy się doczekać rozwiązania sytuacji mobbingowej poprzez rok czasu trwania zarządzania przez ministra Wosia. Próbowaliśmy się umawiać na spotkania. Szczerze mówiąc, odbyły się tylko dwa spotkania poprzez właśnie wideokonferencję, nic nie wnoszące, spotkania z wieloma osobami. Drugie odbyło się tylko i wyłącznie dlatego, że się upomniałam o jakiekolwiek spotkanie w tym zakresie, a przede wszystkim interesowało mnie spotkanie osobiste z ministrem Wosiem, ze względu na konieczność omówienia trudnych sytuacji związanych z mobbingiem, w tym mobbingiem organizacyjnym, z koniecznością
koniecznością podjęcia działań. Pan minister nie ma pojęcia, co się dzieje w sądach, jak wygląda nasza praca, jak wyglądają nasze budynki. Jest sąd w Warszawie, który nazywany jest przez nawet pełnomocników tak zwaną szuflandią. Takie są warunki pracy, małe pomieszczenia zawalone aktami. Więc o tym wszystkim chcieliśmy rozmawiać, a przede wszystkim mieliśmy sposób na to i plan na to, jak te problemy rozwiązać, bo można je było rozwiązać i to powinno było zrobić ministerstwo. No niestety od maja z tygodnia na tydzień pan minister odwoływał terminy, co uznałam za lekceważenie pracowników, grupy potężnej pracowników sądów, co przy nałożeniu się z jednoczesnym planem i projektem budżetu zamrażającym płace spowodowało, że 5 lipca rozpoczęliśmy protesty sądowe i prokuratorskie i one trwają do dnia dzisiejszego. Ten czerwony nasz marsz był tylko i wyłącznie jednym z elementów protestu. Tak, o tym proteście jeszcze wspomnimy, a ja poproszę jeszcze panią Koczaj-Dyrdę, żeby podzieliła się swoją obserwacją. Wiem, że do pani zwraca się bardzo dużo ludzi z różnych branż, ale też z administracji. Kiedyś rozmawialiśmy o służbach specjalnych, które też mają swoje problemy. Jest sporo takich grup zawodowych, które nie mają prawa do strajku i taką grupą też są pracownicy sądów, więc protesty muszą przyjmować inne formy. Natomiast problemy są bardzo podobne. Problemy urzędników administracji rządowej i wielu innych, którzy poruszają się w gąszczu procedur, ale te procedury mogą być rozmaicie interpretowane i na te procedury, na te procesy, które mają zabezpieczać elementarne prawa pracowników, można wpływać, szczególnie w takich strukturach, gdzie jest jakiś dyrektor, jest jakiś minister i jest jakiś poseł lokalny, o którym na pewno wspomnimy. Jak wygląda sytuacja urzędników? Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Czy tutaj jest coś takiego, co jeśli chodzi o procedury, na przykład antymobbingowe, zwróciło pani szczególną uwagę, pani Joanna? Moją uwagę zwróciły skandaliczne procedury antymobbingowe, które tak naprawdę nie chronią ofiary, domniemanej ofiary mobbingu, tylko jeszcze ją straszą i szykanują tak naprawdę, jakby dają podstawy do tego, żeby pozbyć się takiej osoby. Widziałam kilka takich skandalicznych procedur, gdzie w jednym z ostatnich punktów znajdowała się informacja, że jeżeli okaże się, że ofiara, która skarżyła się na mobbing, że komisja stwierdziła, że nie było mobbingu i że było to pomówienie, gdzie warto zwrócić uwagę na słowo pomówienie, które pada nawet w takim jednym punkcie kilka razy. W takim układzie, zgodnie z taką skandaliczną procedurą, może komisja antymobbingowa na podstawie wniosku dyrektora, na przykład dyrektora generalnego czy dyrektora zarządzającego daną jednostką, może wszcząć postępowanie przeciwko takiej osobie, no, i może stwierdzić, że było to pomówienie, tak? Czyli mamy tutaj do czynienia z jakimś takim kuriozalnym tworem, dlatego że pomówienie to jest przecież występek określony w kodeksie karnym w artykule 212 i zgodnie z artykułem 175 Konstytucji wymiar sprawiedliwości sprawują sądy, tak, między innymi sądy powszechne, w związku z tym, jeżeli jest to termin z kodeksu karnego i określa przestępstwo pomówienia, w takim układzie nie ma możliwości, żeby kto inny mógł to pomówienie stwierdzić, jak tylko sąd. Więc trudno mi sobie wyobrazić, że komisja antymobbingowa czy komisja dyscyplinarna, bo i z czymś takim się zetknęłam, mogłaby orzec, że osoba skarżąca dopuściła się pomówienia, ponieważ zdaniem komisji nie było żadnego mobbingu, czyli zobaczmy, że wtedy komisja stwierdza, że nie było mobbingu, czyli zamiata jakby sprawę pod dywan i bierze w ochronę domniemanego sprawcę mobbingu,
jednocześnie rozpoczynając nagonkę na osobę skarżącą. I to nagonkę zupełnie bezprawną, bo przypominam, że zgodnie z artykułem 42 również Konstytucji, czyli są to absolutne podstawy, które każdy pracodawca jako domniemany profesjonalista powinien doskonale znać, zwłaszcza jeżeli się bierze za organizowanie i za powoływanie komisji antymobbingowej. Każdy, istnieje coś takiego jak prawo, jak domniemanie niewinności. W związku z tym no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek komisja antymobbingowa złożona z osób powoływanych przez dyrektora, który jakby doprowadza do tego i nie reaguje na to, że jest mobbing, chociaż ma taki obowiązek, że taka komisja mogłaby stwierdzić, że osoba skarżąca popełniła przestępstwo. No, no, to jest absurd. Jeszcze przypominam, że w artykule 5 kodeksu postępowania karnego również istnieje domniemanie, zasada domniemania niewinności i są to naprawdę absolutne podstawy. Więc gdzie ten profesjonalizm tych pracodawców, którzy taką procedurę antymobbingową tworzą, to nie wiem i oczywiście nie wypełnia taki pracodawca obowiązku określonego w artykule 94 z indeksem 3 paragraf 1, który mówi o tym, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, ponieważ taki pracodawca nie przeciwdziała wcale mobbingowi, tylko doprowadza do zastraszenia, szykanowania i jakby otwarcia jawnej nagonki na osobę, która ośmieliła się taką skargę na mobbing złożyć. Przejdźmy teraz do pani Iwony. Dobry wieczór, pani Iwono. Pani Iwona Kaczmarzyk jest osobą, której historia w pewnych elementach przypomina mi historie, które znam z głośnych spraw mobbingu w Ministerstwie Zdrowia, nie tylko pani Joanny Koczaj-Dyrdy, ale także dyrektor, naczelnik w Departamencie Polityki Lekowej. Też to było opisywane. Pani naczelnik właśnie została zwolniona, drodzy Państwo, za czasów ministra Szumowskiego, Łukasza, zwolniona zanim jeszcze zakończyły się formalne komisji mobbingowej. Nie było podpisów wszystkich członków komisji, która badała, czy dochodziło do mobbingu, czy nie, a pani już miała wręczone wypowiedzenie. Pani Iwono, chciałem, żeby pani nam opowiedziała, jak wyglądała pani sytuacja. To znaczy, przede wszystkim to nie jest tak, uprzedzę wszystkich pytania, drodzy państwo, że pani Iwona jest jakąś świeżynką, krótko pracującą pracowniczką sądu, tylko pozwolę sobie na mały kolokwializm, zęby zjadła na tej pracy i pracowała od wielu lat w sądach i nagle, tak jak w wielu przypadkach dotyczących mobbingu, coś się w tej pracy zaczęło psuć, to znaczy nie w pracy pani Iwony, ale w warunkach pracy pani Iwony. Pani Iwono, od czego to się zaczęło i jak pani próbowała szukać pomocy? To tak jak pan powiedział, pracowałam w sądownictwie blisko 20 lat. I sądząc po opiniach moich bezpośrednich przełożonych, pracowałam bardzo dobrze, bo te oceny miałam bardzo dobre. Także to nie jest to, że popsuło się coś w mojej pracy, natomiast od 5 lat byłam po prostu prześladowana, dyskryminowana, znęcano się nade mną psychicznie. Moja przełożona, która sprawowała władzę nad wydziałem, nie potrafiła panować nad emocjami. Były to, mówię, zebrania, na których ja byłam ustawiona jako ta osoba do ośmieszenia, do wyciągania mi jakichś błahych błędów. Mówiła mi, że jestem nikim, mówiła mi, że do niczego się nie nadaje, że powinna być odizolowana od pracowników. Były też takie sytuacje, gdzie rzeczywiście tych pracowników mnie całkowicie izolowała, bo nie odpowiadała mi dzień dobry, do widzenia, traktowała mnie po prostu jak powietrze. Były nawet takie sytuacje, w których
z mojego zakresu czynności sprawy przyznawała innym, a ja siedziałam przy pustym biurku i nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. W drugą stronę też było, że obciążała mnie pracą swoją i swojej zastępcy, również w nadmiarze. Do tego dochodziły różnego typu uwagi kąśliwe. Jak ci się nie podoba, idź zgłoś do prokuratury. Praca była bardzo z tą panią ciężka. I po kilku latach zostałam również bez żadnego ostrzeżenia czy bez rozmowy przeniesiona do innego wydziału. Pani Iwona, ja chciałam tylko spytać, kiedy to się zaczęło? Znaczy, kiedy pani problemy się zaczęły? Bo przez lata... W 2015 roku. Następnie mówię, trafiłam do innego wydziału, tam początkowo praca układała się dobrze. Natomiast ta pani nie zaprzestała swoich działań i poprzez mojego bezpośredniego przełożonego z tego wydziału, w którym pracowałam, no mówię, rozpuszczała plotki, co skutkowało na przykład również zabraniami w tym wydziale i były komentarze pod moim adresem, że na przykład nie utrzymałam się w oddziale tym poprzednim, że wszyscy stąd awansują do góry, a ja spadłam w dół. Po prostu było cały czas jakieś sytuacje takie raniące mnie jako osobę i moją pracę, bo pracowałam ciężko i skupiałam się głównie na tym, żeby nie popełniać błędów. Więc po jednym z takich zdarzeń w sierpniu w zeszłym roku, gdzie zrobiono mi, że tak powiem, sprawę, że w zły sposób odebrałam moje nadgodziny, a właściwie nadgodzinę 41 minut. Byłam, że tak powiem, zabrana z biurka, wezwana na przesłuchanie do pani audytor, gdzie był spisywany protokół i przepytywana byłam z przepisów oraz okoliczności odebrania tych 41 minut. Następnie była to rozmowa po tym przesłuchaniu z panią dyrektor, która usiłowała mi właśnie wmówić, że kara mi się należy, że jestem nielojalnym pracownikiem i różne rzeczy, które nie miały, że tak powiem, pokrycia z rzeczywistością. Ja na tej rozmowie poprosiłam o rozmowę z panią dyrektor w cztery oczy, ponieważ przy tej rozmowie była osoba właśnie ta, która mnie prześladowała. Następnie pani dyrektor umówiła się ze mną na to spotkanie i ja tam do niej, ponieważ u nas w sądzie nie było żadnych procedur, więc ja złożyłam ustną skargę do pani dyrektor. Powiedziałam, jak sprawa wygląda od wielu lat. Pani dyrektor sądu, tak? Żebyśmy tylko ustalili. Mówimy teraz o pani dyrektor sądu czy dyrektor kadr, bo to bardzo ciekawe postacie. Dyrektor sądu. Dyrektor sądu, proszę państwa, dyrektor sądu, dyrektorka w zasadzie pani Sylwia Lolo, jest osobą, która zastąpiła poprzedniego nominata pana Jamkę i jest osobą, żebyście też mieli jasność, to dyrektorzy są obsadzani przez ludzi z Ministerstwa Sprawiedliwości, kontrolowanego w pełni przez ludzi Zbigniewa Ziobro, którzy noszą w klapie emblematy Solidarnej Polski. Przy tej okazji też poproszę naszego realizatora, żeby pokazał tych dwóch jegomości, którzy mogliby w tych sprawach zajmować stanowisko. A teraz, przede wszystkim zająć się sprawami, a dlaczego się nie zajmują, to jeszcze wrócimy do tego, bo mamy pewien ciekawy trop z Komisji Sprawiedliwości. Pani Iwono, niech pani powie, jak pani dyrektorka do pani podeszła? Wydaje się, że kobieta kobiecie potrafi... powinna się wczuć w jej sytuację, przecież, jako płeć piękna i wrażliwa, często jest tak, że presja kładzie się cieniem na całe rodziny, bo ja zawsze mówię, że głową rodziny prawdziwą, czyli szyją, jest kobieta. Jak to było w pani przypadku i czy znalazła pani jakiekolwiek zrozumienie ze strony pani dyrektor Lolo? Wydawało mi się, że tak, że znalazłam zrozumienie, ponieważ pani dyrektor stwierdziła, że jest wstrząśnięta tym, co jej mówię.
powiedziałam również, że doznałam takich zachowań od tej przełożonej innej pracownicy. Pani dyrektor mi obiecała, że podejmie działania, wypyta pracowników na tą okoliczność, którą jej tutaj zgłosiłam. Wydawało mi się, że podejmie właściwe działania. Niestety nie zrobiła tego i po blisko 3,5 miesiąca została właśnie wprowadzona procedura antymobbingowa. Ja w tym czasie przebywałam na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-a, które też zaraziłam się w pracy od koleżanki naprzeciwko, która siedziała przy biurku naprzeciwko. I zostałam zapoznana właśnie z tą polityką, która właśnie mówiła o tym, że w razie, gdy komisja nie potwierdzi zgłoszonej przeze mnie skargi, przez skarżącego, no to komisja poda pracodawcy rodzaj sankcji, którą ma zostać ta osoba skarżąca ukarana. No i ewentualnie przedstawi pracodawcy, w jaki sposób ta osoba za pomówienia właśnie ma zostać ukarana. Więc wtedy już wiedziałam, że pani dyrektor mi nie pomoże i że ta polityka antymobbingowa odebrałam też, że była po prostu napisana pode mnie, bo ja taką oficjalną skargę złożyłam. Następnie w dniu 4 stycznia, to było w połowie grudnia, 4 stycznia była mi pani dyrektor w sprawie nowego zakresu czynności i tam doszło między nami do rozmowy, jak to właśnie mi chce pomóc i żebym złożyła koniecznie skargę na piśmie według tej nowej procedury. Ja wtedy w tej rozmowie powiedziałam pani dyrektor, dlaczego tej skargi nie złożę, tym bardziej, że droga tej mojej pisemnej skargi również budziła moje zastrzeżenia, ponieważ miała ta skarga trafić do mojego mobbera, co wynikało z tej polityki antymobbingowej, więc powiedziałam, że nie złożę tej skargi, ponieważ no nie ufam, że zostanie ona po prostu rozpatrzona w sposób rzetelny i że nie chciałabym zostać po prostu ukarana i że minęło tyle miesięcy, a pani dyrektor nie zrobiła nic w mojej sprawie. Natomiast wprowadzenie tego dokumentu odbieram jako właśnie, no nie wiem, no jakąś szukanę w stosunku do mnie. Po tej rozmowie dostałam na drugi dzień pismo pani dyrektor zobowiązujące mnie do złożenia skargi. Po kolejnych dwóch dniach zakreślono mi termin, do którego mam złożyć tę skargę. Więc ja odpisałam pani dyrektor, dlaczego takiej skargi nie złożę. I w tym czasie miałam urodzinę, więc wziąłam 3 dni urlopu. Natomiast po powrocie z tego urlopu przyszłam do pracy po godzinie 8, może w 8:30. O godzinie 9 miałam już telefon od pani audytor, że mam się stawić na salę konferencyjną. Że dowiem się na miejscu, no, jaka komisja w jakiej sprawie została powołana, i tam dowiedziałam się, że została przez panią dyrektor wszczęte postępowanie na podstawie tego mojego pisma, w którym napisałam, że nie składam, bo mam obawy co do rzetelnego właśnie rozpatrzenia tej skargi, że została wszczęta procedura antymobbingowa. I chciano mnie zmusić do po prostu, przepraszam, ale ciężko mi jest po prostu o tym mówić, ponieważ ja po tej komisji dostałam urazu psychicznego, to znaczy właśnie dostałam lęku, który towarzyszył mi przez te 5 lat, że zostanę zwolniona. Natomiast wtedy dla mnie to już było po prostu pewne, byłam sama w komisji. Zakwestionowałam wtedy skład tej komisji, bo nie brałam udziału, nikt mnie wcześniej nie zawiadomił, że takie postępowanie w ogóle ma się odbyć. W komisji była osoba, która mnie przesłuchiwała właśnie na te okoliczności wcześniejsze, te próby zaszkodzenia, że tak powiem, mnie, czyli
Tak, czyli tylko, mam tylko pytanie, a jak wyglądała ta komisja? No bo już rozumiem, proszę mnie poprawić, jeśli będę przesadzał, ale rozumiem, że tak, przychodzi pani po urodzinach, zresztą to nie jest żadna tajemnica, kiedy pracownik ma urodziny, zwracam na to uwagę, bo uważam, że takie rzeczy są nieprzypadkowe, bo wtedy człowiek przychodzi z jakiegoś mini odprężenia i nagle dostaje cios bardzo poważny, między oczy, zaskakujący i trafia pani do komisji, ale czy nie miała pani takiej nadziei, że ta komisja jednak może wyjaśnić pewne sprawy i w jakikolwiek sposób pani pomóc? Nie, dlatego że wcześniej, kiedy składałam tę skargę, żeby upewnić się, korzystałam z pomocy prawnej, prawników, czy to na pewno jest mobbing, i pani dyrektor również mnie o to pytała, czy po prostu te zachowania, które mnie dotykały ze strony przełożonej, noszą takie znamiona i mówię, korzystałam z porad prawnych. Również tam właśnie miałam, że tak powiem, wykład z procedur, jak one powinny wyglądać i jak się zachowuje pracodawca, który chce pracownikowi pomóc. I na pewno właśnie po tym, kiedy ta była wprowadzona polityka antymobbingowa, ja również skorzystałam z pomocy prawnika, który powiedział, że jego zdaniem jest to po prostu łamanie prawa pracy, że to nie powinno mieć miejsca i pracodawca na pewno nie chce mi pomóc. W skład tej komisji nie było tam mojego przedstawiciela reprezentujących mnie związków zawodowych. Nie było członka żadnego, że tak powiem, urzędnika czy kogokolwiek, kto by mógł. Tak jak mówię, MOPR jest wysoko postawionym urzędnikiem, więc ja zarzuciłam komisji to, że od tej osoby no, los, że tak powiem, całej komisji jest zależny. W tej upierałam się przy tym, że jeżeli ma być zastosowana ta procedura, to, że był tam też również taki punkt, który mówił, że komisja powinna być powołana spoza zakładu pracy, żeby była właśnie obiektywna. No i to się nie zadziało. Tym bardziej powiedziano mi, że mam jeszcze tylko 4 dni, bo komisja została, swoje działanie ma na przeznaczone tylko 7 dni i czas ich nabli, bo ja chciałam po prostu poprosić o termin, żeby móc się przygotować, żeby mogły wziąć udział właśnie reprezentant związków zawodowych. Wiele, że tak powiem, tych argumentów przytoczyłam, natomiast komisja ich nie chciała uwzględnić, chciano mnie zmusić do złożenia zeznań. Ja tych zeznań nie chciałam złożyć, bo nie chciałam po prostu narażać tych osób, które ewentualnie były świadkami tych zdarzeń. Ani też, no nikogo, no mówię, po tak długim czasie ja nie wiedziałam, czy te osoby nadal będą chciały zeznawać, czy nie. W międzyczasie było, że tak powiem, no jakoś tam również traktowane w sposób taki zastraszający. Więc po prostu ogarnął mnie strach i wiedziałam, że zostanę zwolniona. Następnie... A dlaczego to, pani wiedziała? Przepraszam, dlaczego pani wiedziała, że pani zostanie zwolniona? Pani Iwono, dlaczego pani wiedziała, że pani została zwolniona, skoro jak rozumiem też jest przy okazji pani członkiem związku zawodowego, więc tutaj jakby powinna być pani chroniona szczególnie. A skąd takie obawy u pani? Takie obawy, dlatego że tych prób było wcześniej również trochę. I właśnie między innymi były to dwie próby właśnie w sierpniu udowodnienia mi. To po prostu świadczyło na tym. Wiedziałam też to od osoby, która przez chwilę pełniła obowiązki dyrektora, która mi powiedziała, że ta osoba będzie dążyć do tego, żeby mnie zwolniono z pracy, mnie i jeszcze inną osobę. I te działania były po prostu widoczne. Widoczne, więc ten lęk po prostu we mnie tylko narastał i każde kolejne jakieś zdarzenie na to wskazywało, że to zmierza właśnie po to, żeby się mnie pozbyć z pracy. No mówię, ja przez te pół roku popadłam właśnie w
depresję, pracowałam z psychologiem, z psychiatrą, żeby móc znowu podjąć normalnie pracę i po prostu normalnie żyć, bo nikt o tym mówimy, tylko mobbing. Wszelkie działania tego typu działają nie tylko w zakresie pracy, którą się wykonuje, czyli w tej instytucji, tylko my to zanosimy do domu. To odczuwa nasz partner, dziecko, rodzice w moim przypadku, a nawet, może to się zabrzmi głupio, ale nawet moje psy, bo kiedy nie ma siły na to, żeby wyjść z nimi na dwór, one też zresztą czują, że jeżeli właściciel źle się czuje, no to też reagują w dany sposób, więc to się przenosi bardzo, to niszczy całkowicie człowiekowi życie. To nie jest tylko tak, że w pracy i po pracy już jest fajnie. Tak samo właśnie pytało mnie wiele osób, dlaczego nie zmieniłam pracy. Próbowałam, natomiast lęk przed tym, że się właśnie, że miałam powtarzane, że się do niczego nie nadaję, że jestem nikim, zaczynania wszystkiego po 20 latach pracując w jednej instytucji jest bardzo ciężkie. Tym bardziej, że musiałabym zaczynać od zera. Koleżanki też mnie wstrzymywały w tym postanowieniu, mówiły, że to się prędzej czy później skończy. I ja z tą wiarą, że tak powiem, zostałam, że być może to się w końcu skończy, ale to się nigdy nie kończy. To się po prostu nigdy nie skończy. Pani Iwono, ja mam... Chciałem poprosić jeszcze, żeby dodała od siebie pani Justyna trochę o tym, w jaki sposób próbowała pani pomóc, i też poproszę o zdjęcie tych panów, którzy mogli interweniować w tej sprawie, szczególnie, że zarówno minister sprawiedliwości, jak i prokurator generalny w jednej osobie, jak i sekretarz stanu pan Woś, młoda gwiazda Solidarnej Polski, no potrafią wymachiwać szabelkami i walić pięścią w stół w stosunku do nie tylko osób, które są ich podwładnymi, znamy wiele przykładów mocnych represji nawet w stosunku do niepokornych ludzi, ale też pokazują się jako tacy uczciwi szeryfowie na dzikim zachodzie. Pani Justyno, to są ci dwaj panowie, którzy mogli załatwić tą sprawę, i do ministra Michała Wosia pani się zwracała z prośbą o pomoc. Co pani sygnalizowała i z jaką reakcją spotkała się pani ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości? Wiem, że pisała pani też do premiera, ale skupmy się na ministrze sprawiedliwości i ministerstwie. Tak, ale tu chciałabym, proszę Państwa, zacząć od tego, że zaczęliśmy normalną pracę związkową jako partner społeczny dla pracodawcy. Wiecie Państwo, przepisy prawa, taka normalność, która wydawałaby się, że w zakładzie pracy jest to normalne, tak? Strony dialogu społecznego, wzajemne rozmowy, wzajemne uzgodnienia. No niestety tutaj cokolwiek pisaliśmy do pani dyrektor, to były problemy. Ginęły nasze pisma na przykład, nie zostały przedstawiane prezesowi. Pisałam w jednej sprawie, otrzymywałam odpowiedź w zupełnie innej z gruszki, nie realizowano w ogóle przepisów prawa, na przykład wyrażone zgodę na kontrakt z pracownikami, nigdy nie otrzymaliśmy prawa do realizacji, czyli takie tworzenie papierowych mitów. Więc wobec no, takiej postawy, a przede wszystkim ilości pokrzywdzonych osób w tym sądzie, bo to nie jest jedna jedyna Iwona, to już trwa zbieractwo na kolejną osobę i jeszcze następne. I my to wiemy doskonale, więc wobec zauważenia niekompetencji pani dyrektor i pani kadrowej, która notabene przy jednych z rozmów uzgodnieniowych w sprawie podziału środków finansowych pytała mnie, czy nie mam wzoru, angażu, jak zrobić angaż pracownika z protokolanta na sekretarza, gdzie po prostu no, ręce mi opadły do samej ziemi, więc no, stojąc przed taką ścianą, widząc taką nieprawidłowość i brak możliwości w ogóle komunikacji, pewien poziom, który nas totalnie różnił. Oczywiście też bierność całkowitą prezesa, który w ogóle stwierdził, że to nie jest jego sprawa, on się tym nie będzie zajmował.
mimo że o wielu sprawach po prostu wiedział, zresztą drugi pracownik to właśnie prezesowi zgłosił, że sytuacja jest mobbingowa wobec niego i że to dyrektor mobbinguje tego drugiego pracownika, co ciekawe, skarga jest zgłoszona, więc cały czas słyszymy, że oni też nie będą się w to angażować, jeżeli chodzi o ten sławetny regulamin kielecki z tym poważnym błędem prawnym, o którym pani mecenas mówiła, podpisał również prezes tegoż sądu, który notabene jest sędzią sądu pracy, więc widząc ten cały po prostu brak dialogu, niemożliwość nawet znalezienia wspólnego języka oraz te wszystkie sytuacje, które opisywaliśmy, programy Niania Plus, Pierogi Plus, nierówne traktowanie, to wszystko, stwierdziłam, że nie ma innego wyjścia, jak tylko złożyć skargę do pana ministra, ponieważ dyrektor sądu jest jego pracownikiem. Minister go powołuje i minister jest odpowiedzialny za to, co ten dyrektor na tym sądzie robi, jak przestrzega prawo, czy go przestrzega, jak reprezentuje sąd jako funkcjonariusz publiczny. W związku z tym złożyliśmy tą skargę. No i cóż się dziwić, przez rok zero po prostu odzewu, zero działania, zero jakiejkolwiek interwencji, próby umówienia się na rozmowę, nie tylko w sprawach Kielc, bo to mobbing dotyczy całej Polski. Mówimy tu o Kielcach, dlatego że Iwona zgodziła się na to, natomiast w Kielcach jest nagromadzenie wszystkiego, co moglibyśmy sobie wyobrazić najgorszego w sądach. Idealny przykład. No i co gorsze, idziemy na Komisję Sprawiedliwości i oto poseł Gosek z świętokrzyskiej ziemi, poseł Solidarnej Polski, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, dokładnie, mówi do mnie o tym mobbingu tak, ja znam sprawę z drugiej strony, czyli dyrektor, wiedząc, że skarga na nią została złożona, poszedł do posła Goska, bo innego wytłumaczenia nie ma, bo ja się do posła Goska nie zgłaszałam, nie informowałam go, jak wygląda sprawa z drugiej strony, to jest oczywiste, więc druga strona jest tylko jedna. I cóż dziwnego, mówi tak poseł Gosek dalej w stosunku do mobbingu, znika pracownik, znika mobbing. To teraz ja już wiem, dlaczego ja nie mogłam pozyskać żadnego wsparcia ze strony ministerstwa. Wsparcia? Ja nie proszę o wsparcie. To jest obowiązek pana ministra, który tego dyrektora powołał. I koniec i kropka. On za to odpowiada. Za to, że wiedział o tym wszystkim, wiedział i nie zrobił nic. Za to odpowiada osobiście pan minister, który tego dyrektora powołał i nie zrobił z tym nic. I pozwalał na to, żeby wymiar sprawiedliwości po prostu przez obywateli był tak, a nie inaczej postrzegany. I to jest bardzo straszne. To jest bardzo ważne, co pani mówi i też poproszę teraz panią Koczaj-Dyrdę, żeby nam to skomentowała, bo ta taka atmosfera zastraszania jest bardzo charakterystyczna. Natomiast takie osoby właśnie, takie przypadki jak pani Iwony i taka działalność jak pani Justyny Przybylskiej i Związku ADREM pomagają rozpocząć pewien proces, który później może przybierać postać wręcz kuli śniegowej. Tak też było w Ministerstwie Zdrowia. Ja tylko przypomnę wszystkim, którzy nie znają historii pani Joanny Koczaj-Dyrdy, że zaczęło się wszystko od tego, że któregoś dnia pani Koczaj-Dyrdzie się ulało i napisała maila do wszystkich pracowników Ministerstwa Zdrowia, że trzeba się przeciwstawiać działaniom mobbingowym dyrektora generalnego, wymieniła kilka przykładów i nawoływała wszystkich, żeby wspólnie zaczęli działać, co koniec końców przyniosło efekty w postaci zwolnienia tego dyrektora. Historia była długa, ale to pokazuje pewien sposób, modus operandi, sposób działania, w jaki sposób mogą ludzie, którzy są prześladowani w instytucjach tego typu, w administracji państwowej, reagować. Jeżeli będzie ich odpowiednio dużo i będą odpowiednio współpracować, będą solidarni w stosunku do siebie, a przede wszystkim, drodzy Państwo, co często pojawia się w katarzis, nie dadzą się zastraszyć, bo ten strach jest elementem, który pojawia się w działaniach władzy bardzo konsekwentnie i na wielu polach. Ta władza próbuje niechętnych jej i krytykujących jej działania po prostu zastraszyć. Oczywiście ja znowu nie udaję, że przed PiS-em było wszystko okej i wszystko było mlekiem i miodem płynącą krainą, bo problemy były zawsze. Ale ja mówię jasno, stop symetryzmowi. I
to, co się stało po 2015 roku, szczególnie jeśli chodzi o kadry, dobór ludzi, którzy przychodzili często bez żadnego przygotowania, już nie mówię o stadninach koni arabskich, które też moglibyśmy analizować, one są emblematycznym przykładem, ale to się dzieje wszędzie. Jak tacy ludzie, którzy przychodzą na nowe dla siebie pole działania, próbują się wykazać, pani Joanna? Jeśli chodzi o mobberów, no to oczywiście to są ludzie, którzy są przemocowcami, to są ludzie, którzy są sprawcami przemocy i oni za wszelką cenę będą chcieli się utrzymać na stanowiskach kierowniczych, dlatego że doskonale wiedzą, że jest to ich jedyne 5 minut i nigdzie indziej za takie pieniądze na takim stanowisku pracy nie znajdą. W związku z tym, jeżeli już im się tam uda dochrapać takimi czy innymi znajomościami politycznymi, tak, jeżeli są z nadania politycznego, no to zrobią wszystko, żeby się utrzymać, ponieważ jest to, tak jak mówię, ich jedyna szansa i oni wyniszczą każdego, kto jest na ich drodze. Także są to ludzie bezwzględni i starają się, przepraszam, co mi wpadło, i starają się za wszelką cenę na tym stanowisku utrzymać. Każdą osobę niewygodną, która sygnalizuje, że coś się dzieje nie tak, natychmiast postrzegają nie jako sygnalistę, tylko jako kapusia i donosiciela. I ponieważ... A to zaraz, sekundę, pani Anna, muszę przerwać. To znaczy, też warto powiedzieć tym, którzy nie wiedzą i też może byśmy jednak też poprosili nasze pozostałe gościnie, żeby się do tego odniosły, bo często ludzie, których trafia mobbing, którzy nagle znajdują się w kleszczach tych ludzi, którzy naprawdę są w stanie posunąć się dalej niż ktokolwiek myśli, często zwracają uwagę nie tyle na jakieś konkretne zachowania, ale też na łamanie procedur, na to, że coś jest potencjalnie sprzeczne z prawem, że coś może rodzić odpowiedzialność nawet karną i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie doświadczeni urzędnicy, którzy no, mają wgląd w procedury, wiedzą po co one są, widzieli różne już sytuacje i w stosunku do tych nowych ludzi oni są traktowani jako dobrzy doradcy czy jako problemy, pani Joanno? Ci, którzy sygnalizują nadużycia, no to oczywiście jako ci problematyczni. W ogóle z sygnalistami jest taki problem, że oni zawsze są niewygodni. Są to ludzie, którzy są najbystrzejsi, najlepsi merytorycznie i mają największe doświadczenie. W związku z tym w momencie, kiedy przychodzi ktoś nowy, kto tak naprawdę tylko się rozgląda, gdzie by tutaj dokonać jakich nadużyć i zaczyna tych nadużyć dokonywać, to osoby właśnie najbardziej doświadczone, te najbardziej uczciwe i prostolinijne, które mają szczególny też sentyment do swojego zakładu pracy, dlatego że spędziły tutaj wiele czasu, włożyły dużo serca, mają też tutaj kolegów, mają też znajomych z pracy, tak? Czyli mają, no można przywiązać się też do miejsca pracy i będąc uczciwym, można w tym miejscu pracy, na przykład tak jak właśnie w sądzie, ci urzędnicy administracyjni, to są ludzie, którzy przecież wykonują olbrzymią robotę, bez nich rzeczywiście te sądy by nie istniały, ponieważ nie miałby kto tej całości spraw toczących się w sądach obsługiwać, czyli to by była w ogóle, po prostu by były te sądy sparaliżowane. W związku z tym, jeżeli ktoś przychodzi i wskazuje na nadużycia, wskazuje, zaraz, ja tego nie zrobię, bo tak nie można, to natychmiast jest osoba, która jest kłopotliwa i należy się jej jak najszybciej pozbyć, dlatego że po pierwsze, że stawia w złym świetle tego mobbera, który dokonuje nadużyć, ponieważ przypominam, że mobbing ma bardzo często miejsce na tle nadużyć, to znaczy chodzi o to, żeby tak zastraszyć pracowników, żeby oni nawet nie ważyli się czegokolwiek, jakichkolwiek nadużyć dostrzegać, a jeżeli dostrzegą, no to broń Boże o tym mówić, tak są zastraszeni, a poza tym, jeżeli odbywa się mobbing na tle nadużyć, to pracownicy zajmują się obroną, czyli pisaniem notatek do notatek, tłumaczeniem się ze spóźnienia jednej minuty i wszystkim się zajmują, tylko nie pracą merytoryczną i właśnie o to chodzi. Bo jeżeli się zajmują pracą merytoryczną, na której się znają, no to przecież istnieje dużo większa szansa, że któryś z nich te nadużycia dostrzeże, zwróci uwagę. I wtedy po pierwsze taki mobber, no to już wiadomo, że
te nadużycia są przez niego dokonywane, bo sygnalista zwrócił na to uwagę, a poza tym całe otoczenie też nagle dowiaduje się, że takie rzeczy, jeżeli ktoś wcześniej tego nie dostrzegał, że takie rzeczy mają miejsce, ale już najgorsze jest to, że jeżeli sygnalista pokaże, że on widzi te nadużycia i nie boi się o nich mówić, to daje bardzo zły przykład pozostałym, bo być może znajdą się tacy, którzy stwierdzą, zaraz, ja też to widzę i ja też nie chcę pracować w takich warunkach i ja też się na to nie zgadzam. Czyli być może znajdzie jeszcze oprócz tego, że tych, którzy innych sygnalistów, to będą to również świadkowie. Dlatego taka osoba, która się sprzeciwia i jest niewygodna, natychmiast zostaje uznana za osobę no persona non grata. Tak jak było w przypadku pani Iwony, to była namawiana wręcz do tego, żeby składała skargę, choć wiadomo było z góry, jak ta skarga się skończy. To znaczy, że zostanie ona uznana za osobę pomawiającą, czyli bezprawnie, bo zupełnie bez żadnych podstaw prawnych i skończyło się tak, jak się skończyło, to znaczy straciła pracę. I efekt jest taki, że pracę straciła osoba uczciwa, sygnalizująca nadużycia pod... O, mamy mały problem. Mamy problem, drodzy Państwo, bo zniknęła nam pani Joanna. Nieobecni nie mają głosu. Pani Justyno, tak. Może się uda wrócić. Pani Justyno, jeszcze chciałem spytać o skalę zjawiska, bo to, co jest takie bardzo dla mnie znaczące i alarmujące, to to, że w zasadzie jesteście pierwszym związkiem zawodowym, który bardzo twardo postawił walkę z mobbingiem jako postulat. Wręcz to jest koronny postulat waszego związku. Większość się tym nie zajmuje, ale jeżeli zajmuje się, to marginalnie w swojej działalności. Dbają oczywiście o różne rzeczy, ale nie o to. Dlatego chciałem spytać, czy to rzeczywiście jest tak, że sytuacja pani Iwony nie jest jednostkowa. Czy dostaje pani sygnały o tym, w jakich warunkach pracują pracownicy sądu i czy mają swoje obserwacje i prośby o pomoc w relacjach z przełożonymi? No, ależ oczywiście, już mówię, jeżeli chodzi o mobbing w sądach, to on jest problemem tak nabrzmiałym, że ja nie wiem, czy znajdę sąd, w którym tego mobbingu nie ma. Co najwyżej osoby, które go doznają i jeszcze sobie tego nie uświadomiły, bo tak bardzo często bywa w tych sytuacjach na samym początku. Problem jest do tego stopnia nabrzmiały, że ja otrzymuję wiadomości, informacje i czytam je z ogromnym bólem głowy, płaczę sama i jestem przerażona, bo ludzie do mnie piszą, że mają myśli samobójcze. Proszę Państwa, to nie są żarty, to nie są jednostkowe przypadki, kiedy ludziom nie chce się iść do pracy, kiedy cierpią na choroby, kiedy mdleją w pracy, kiedy zamykają się w toalecie i płaczą po raz kolejny połajani, płaczą się, że nie zdążą z ilością pracy, którą mają nałożoną, a za to zostaną ukarani. Boją się i po prostu nie wiedzą, jak żyć, czy wybrać rodzinę i dzieci, bo kierownik stoi i mówi, jeżeli nie zostaniesz po godzinach, nie w płatnych nadgodzinach, to jesteś niedyspozycyjna, to obniżę ci ocenę. To jest wymuszanie pracy po godzinach, to jest życie w stresie i to tak naprawdę ma przełożenie na całość i jakość pracy naszych pracowników. Tak? Także i to, że jesteśmy zawaleni robotą. Ostatni rok to jest naprawdę kryzys ilości pracy, ilości systemów informatycznych, ilości roboty, którą mamy wykonać. Często jest tak, że wpisuje się termin wykonania 3 dni dla tego pracownika. Jeżeli to jest piątek, to nieważne. Wszyscy mają to gdzieś, a jeżeli ten pracownik idzie 3 razy w tygodniu na salę, zostają mu 2 dni pracy, ma do obrobienia 500 akt, nikogo to nie interesuje, to on ponosi za to konsekwencje. W tej chwili do tego stopnia się dyrektorzy już posuwają, że są zwalniani pracownicy za niepodłożenie zwrotek, czegoś najmniej istotnego. Owszem, niektóre ZPO mają znaczenie dla sprawy, dla rozstrzygnięcia i takimi rzeczami się też zajmujemy, ale dochodzi do absurdów przeciążenia pracą i to też jest mobbing. Niewłaściwe zachowanie, to jest też mobbing organizacyjny. W wielu wypadkach, oczywiście, tak jak mówiła pani mecenas, jest tak, że to osoby na stanowiskach kierowniczych, ale ja też zauważam inną zbieżność. Ryba psuje się zawsze od głowy i to decyzje pierwotne pracodawców i tych osób najwyżej postawionych, typu właśnie pani kadrowa, rzutują na całość
pośrednich kierowników, czyli u nas kierowników sekretariatów, bo na nich też się zrzuca odpowiedzialność, na nich się wymusza pewne działania wobec pracowników i kiedy dochodzi do sytuacji krytycznej, ten kierownik sam jest zmobbingowany i sam zaczyna się tak zachowywać wobec ludzi, od niego jest to, na nim jest to wymuszane, on de facto sam również myśli sobie, ja też potrzebuję tej pracy, ja też jestem zdenerwowany, więc zaczyna przenosić te złe emocje na tych ludzi na dole, wymagać od nich. A propos sprawy Iwony, ja pamiętam doskonale, jak dzwoniła do mnie kierowniczka, ta bezpośrednia przełożona, która później poddała się temu naciskowi, kiedy najpierw mi mówiła, no kiedyś u nas było tak fajnie, od kiedy przyszła Iwona, no to wtedy się zaczęły problemy, byliśmy naciskani. Tak, to właśnie były działania tego odgórnego mobera, pod którego ona podlega. To było ciągłe szarpanie i szarpanie i szarpanie, aż w końcu sama stanęła po niewłaściwej stronie. Więc ten problem mobbingu w sądownictwie jest problemem bardzo powszechnym i dotyczy to też niskich wynagrodzeń, nierówności i dysproporcji płacowych, wynagradzania jednych wyżej niż innych, przyznawania dodatków specjalnych tylko i wyłącznie wybranym i z tym wszystkim chcemy walczyć. To jest potężny, poważny problem i dla mnie jako związkowca, który wsłuchuje się w głos pracowników, wiem, że to jest problem, który jest na samej górze. Pierwszym z nich są doprowadzenie do systemowych zmian dotyczących naszych wynagrodzeń, bo to już za zbyt wiele lat my ciągle jesteśmy i oscylujemy ciągle wokół najniższej. Za chwilę znowu podniosą najniższe i nasi pracownicy będą znowu na najniższym wynagrodzeniu. A przecież wymagamy przeszkolenia, wiedzy, my się musimy kształcić. Jak zmieniają się przepisy KPC, KPK, sędzia napisze pouczenie z zażaleniem, ale z jakim? Przysługuje, nie przysługuje, albo tylko z pouczeniem, tak? 7 dni, 14. Może się żalić, czy nie może? Do naszego sądu w składzie równorzędnym, czy do sądu wyżej? To wszystko pracownik musi wiedzieć. To nie jest tak, że może wyjść każdy z ulicy, usiąść i wykonać się zarządzenia, czy ściągnąć należności. Więc ten postulat, te dwa postulaty są dla nas bardzo, bardzo ważne i one się ze sobą łączą. Drodzy Państwo, nie wyczerpiemy tego tematu, ale obiecuję, że będziemy do niego wracać. Dzisiaj chciałem przedstawić tylko reakcje i sytuacje pracowników, natomiast patologie, o których słyszę i które właśnie zacząłem weryfikować, wymagają osobnego potraktowania, żeby mieli Państwo świadomość tego, z czym ci dzielni ludzie, którzy wychodzą na ulicę i też pracują dla nas, bo wymiar sprawiedliwości pracuje dla obywateli. Znaczy bez wymiaru sprawiedliwości realnego, naoliwionego, sprawnego, nie ma demokracji i nie ma państwa, które może zadbać o tych ludzi, którzy są jego obywatelami, szczególnie obywatelami, którzy doznają krzywdy ze strony innych, czy to ludzi, czy instytucji, czy jakichś innych podmiotów. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie też panią Iwonę. Pani Iwonie zostawiam też komentarze, które panią wspierają. Polecam. Wiele ludzi pisze i też dajcie znak, proszę, na forum, że bo tego swoich odczuć, dlatego że z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że osoby, które są ofiarami mobbingu, czują się najbardziej samotnymi ludźmi na świecie. Nie pozwólmy na to, żeby tak było. Pani Iwono, nie jest pani sama i nie będzie pani sama. Reset Obywatelski i nasi przyjaciele, resetarianie, resetarianki serdecznie pozdrawiają i będziemy dbać o to, żeby pani sprawa nie została zamieciona pod dywan. Dobranoc. Dziękujemy bardzo. Zachęcam do zostania z nami. Drodzy Państwo, teraz chwila muzyki, po której przejdziemy do drugiej części programu, a naszą gościnią będzie Anna Mierzyńska, wspaniała analityczka, współpracowniczka OKO.press, która opowie nam o tym, w jaki sposób i jakimi metodami w internecie niszczy się opozycję, a także o tym, co nowego odkryła i ustaliła po swoim wielomiesięcznym, podkreślę, analizowaniu i badaniu różnych, niekoniecznie poruszanych przez inne media wątków dotyczących maili ministra Dworczyka, czyli tak zwanej afery Dworczyk Leaks. Poproszę teraz Filipa o chwilę przerwy i wracam do Państwa już z gościnią, mam nadzieję.
byli za zagrodą. Lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku, kolkę w boku. Przytopili za zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Przytopili za zagrodą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Była Hanna przecudowna kobieta, kochał Hannę wędrowny poeta, lecz się Panu Bogu spodobała. Zabrał poetę do siebie, znikło wędrowne ciało, dusza dawno już w niebie. Nie chciała Hanna dłużej żyć, zaczęła twardą łódkę pić, aż się pojawił dobry człek i tak Hanusi biednej rzekł.
dzień dla niej nocą noc kadnie. Ach, żywa wodo, żyj nam, żyj. I żywą wodę, wodę Dobry wieczór, nazywam się Radosław Gruca, jestem wicenaczelnym Resetu Obywatelskiego, który właśnie słuchacie lub oglądacie. To jest audycja Katarzys, a już za chwilę, jak dostanę znak, poprosimy o wejście do audycji drogą Annę Mierzyńską. Mówię drogą, ponieważ uważam, że Anna Mierzyńska, analityczka i współpracowniczka OKO.press, jest tą osobą, tą kobietą, która broni honoru polskich mediów. Czytam wasze komentarze oczywiście i każdy ma prawo do krytycznych uwag, więc nie omieszkam ich tutaj jakoś wyartykułować. Niemniej jednak daję głowę i cały swój autorytet, że Anna Mierzyńska nie pisze o tym, co jej się wydaje, drodzy Państwo, tylko to, co sprawdzi. Jeżeli nawet nie odpowiadają nam wnioski, nie odpowiadają nam, mówię ogólnie, jeżeli ktoś kwestionuje wnioski, czy też logikę nawet, jak czytam poszczególnych wywodów pani Ani, nie może jej odebrać czegoś, co jest absolutnie unikatowe, czyli bardzo głębokiej analizy. I to, co odróżnia takie osoby, a jest ich naprawdę niewiele w polskich mediach od znakomitej większości tak zwanych dziennikarzy, drodzy Państwo, to, że wielu dziennikarzy pisze lub emituje to, co im się wydaje. A różnica między dziennikarzami a prawdziwymi dziennikarzami powinna polegać na tym, że dziennikarze nie bazują tylko i wyłącznie na tym, co im się wydaje i co wypływa z ich doświadczenia, ale także na gruntownym zbadaniu tematów, wiedzy, a także opinii od ludzi, którzy na tym znają się lepiej. Dziennikarz nie jest omnibusem, nie posiadał wszystkich rozumów, nie jest od tego, żeby na każdy temat, na który pisze, robić doktorat. Dziennikarz jest od tego, żeby opanować warsztat pozyskiwania informacji, weryfikowania informacji, przedstawiania informacji tak, żeby były one zrozumiałe. Moim ulubionym credo, jeśli chodzi o pisanie, to jest, że powinniśmy pisać tak, żeby głupi zrozumiał, a mądry się nie obraził. Warto, żeby każdy, kto pisze komentarz, wziął sobie do serca. To oczywiście nie mówię o naszych zacnych forumowiczach, bo macie sprawdzoną markę, ale mówię generalnie o wszystkich, którzy tego słuchają. Taka jest różnica między Anną Mierzyńską i tutaj będę bronił tej tezy i poproszę też naszą drogą gościnie, kiedy się z nami połączy, żeby opowiedziała nam o dwóch dzisiejszych tematach, które w moim przekonaniu są ważne. O, dobry wieczór. Nie mogę się dobry nie wieczór, dobry wieczór, witaj Radku, miło Cię widzieć. Dobry wieczór wszystkim Państwu. Dziękuję za miłe słowa i nie wiedziałam, że trzeba mnie bronić. Nie, znaczy to nie jest to obrona, ale odpowiedź na komentarz, ale spokojnie damy się jeszcze wyprodukować komentującemu i obiecuję, że zapytam o różne wątpliwości, chociaż niektóre mogłem rozwiać sam, ale ad rem, korzystając z cennego czasu Twojego, Aniu, chciałbym z Tobą porozmawiać o dwóch tematach. Pierwszym jest ten, który obserwowałem dzisiaj dość długo w TVP Info, czyli TVP Info przekonuje swoich wszystkich widzów, że właśnie wypalił się efekt Tuska, że Tusk nie panuje nad partią, że się zestarzał. Magda Ogórek stwierdziła, że on już nie jest taki bardzo, nie jest politykiem nowoczesnym, ponieważ czyta tylko SMS-y, a nie komentarze z Instagrama.
Bardzo zacna myśl. A ty, Aniu, przeanalizowałaś, i poproszę też Filipa, żeby nam pokazał ten tekst o Donaldzie Tusku, przeanalizowałaś to, w jaki sposób hordy troli działających na rzecz władzy, bo tutaj to możemy powiedzieć bezapelacyjnie, i na rzecz konkurentów Platformy Obywatelskiej, próbują Donalda Tuska przedstawić w określonym świetle po to, żeby, no właśnie, po co twoim zdaniem i w jaki sposób to się dzieje? No wydaje mi się, że podstawowym celem jest to, żeby podważyć wiarygodność Donalda Tuska, nawet tak trochę na zapas, bo nie wydaje mi się, żeby telewizja publiczna choćby, jej zarządzający, byli przekonani, że nadają program do tych ludzi, którzy już ufają Tuskowi, wierzą i chcą na niego głosować. Chodzi o to, żeby podważyć wiarygodność i żeby nikomu nawet przez głowę nie przyszła taka myśl, że może ten Tusk to całkiem w porządku jest. Taka myśl nie może się pojawić, więc trzeba zrobić wszystko, żeby zniszczyć wiarygodność Tuska, zniszczyć jakiekolwiek zaufanie do niego i przedstawić go w najgorszy z możliwych sposobów. Dlatego tak, między innymi jest słynnym Niemcem, tak? Tak, to właśnie powiedzmy to też jasno tym, którzy są trochę młodsi i może nie pamiętają, albo wyparli z pamięci, co jest nawet trudno ich o to winić, że szczucie na Donalda Tuska, któremu poza rękoma na szyję mógłbym wiele zarzucić. Szczucie na Donalda Tuska zaczęło się od kampanii w 2005 roku, od starcia Lech Kaczyński-Donald Tusk, kiedy to w ostatnich dniach kampanii Jacek Kurski chodził po dziennikarzach i próbował koniecznie im wcisnąć temat pod tytułem napisz koniecznie, że dziadek Tuska był z Wehrmachtu. A mówię to ja jako człowiek, który osobiście taką rozmowę z Jackiem Kurskim przeprowadzał, więc wiem co mówię. Ta narracja trochę wygasła w czasie, kiedy był Smoleńsk i te takie fobie antyniemieckie nie były szczególnie mocno podnoszone, dopóki Donald Tusk nie został szefem, tak zwanym prezydentem Europy i przewodniczącym Rady Europejskiej. One teraz wracają z całą mocą i też to chyba istotne, już dzisiaj mało się mówi o Smoleńsku, tylko dużo więcej się mówi o tych takich kalkach, które mogą grać na antyniemieckich no fobiach, jakichś reminiscencjach jeszcze po starych, utartych schematach myślowych. Dużo ludzi jeszcze z elektoratu PiS-u oglądało Hansa Klossa, Stawkę większą niż życie i wiele filmów, gdzie Niemcy byli tymi najgorszymi i byli Niemcami, nie nazistami. Czy na ile to jest, patrząc ilościowo i patrząc na moc, na siłę tego przekazu, który tak trafnie wyliczałaś, ja zaraz jeszcze podam konkretne liczby, które ustaliłaś, bo moim zdaniem one pokazują, że to jest przemysł, to nie jest żadna dyskusja, to nie jest żaden autentyczny gniew, tylko to jest po prostu przemysł, który ma za zadanie wywołać określone emocje. Aniu, jakie procesy i jakie sposoby narracji uchwyciłaś w swojej analizie? Tysiące tweetów, grafiki z Hitlerem, porównania do Judasza, tak PiS walczy z Tuskiem w sieci, na portalu OKO.press tekst, który gorąco polecam. To jest w ogóle bardzo charakterystyczne, ja też badałam to w przedziale czasowym, czyli od momentu powrotu Tuska do polityki krajowej, czyli od 3 lipca do teraz. I charakterystyczne jest to, że natychmiast, jak tylko Donald Tusk się wypowiada publicznie, zwłaszcza na jakiejś większej imprezie, to w sieci wybucha cała akcja, cała kampania przeciwko niemu. Widać to w analizie wzmianek w sieci, w postaci takich pików w liczbie wzmianek. Od razu można to skojarzyć z konkretną sytuacją. I tak samo teraz było po poprzednim weekendzie, czy w poprzedni weekend w czasie konwencji Platformy i zaraz po niej. Teraz zresztą dzisiaj, dokładnie dzisiaj też na Twitterze obserwuję, bo to się głównie dzieje na Twitterze. Wszyscy obserwujemy, którzy tam jesteśmy. Hasło teściowa Tuska i kolejna akcja obśmiewania tym razem Tuska, że jego decyzje podejmuje u niego teściowa. Są różne, to jest taka metoda, żeby wykorzystywać najróżniejsze sytuacje, które się zdarzają oraz wyprodukowane przez siebie przekazy po to, żeby dyskredytować tego polityka. I to widać, tak jak mówiłeś, to jest przemysł w kontach, które są najbardziej aktywne.
one są pro-PiS-owskie, bo one rozprzestrzeniają nie tylko wzmianki dotyczące Tuska, ale też wzmianki, które są pozytywnie, mówią o rządzie, o Prawie i Sprawiedliwości, natomiast negatywnie nie tylko o Tusku, ale w ogóle o opozycji oraz o wszystkich tych, którzy protestują dzisiaj, czyli są niewygodni dla rządu, na przykład o sędziach czy o ratownikach medycznych. No ale jeżeli weźmiemy tylko tweety na temat Tuska, na te popatrzymy, to takie najbardziej aktywne konta od tego 3 lipca wyprodukowały, jedno z nich wyprodukowało ponad 8 tysięcy tweetów. I to jest konto, które już w tej chwili zostało zawieszone przez Twitter ze względu na jego nadmiarową aktywność właśnie, bo taka aktywność wskazuje na to, że może stać za tym automat, czyli może to być przynajmniej częściowo automatyzowane konto, czyli w jakimś stopniu bot. Tak, to takie konto o pięknie brzmiącym pseudonimie 2K2B1, rekordowe, i od 2 lipca do 19 września, czyli na przestrzeni 3 miesięcy, 8182 tweety zawierające nazwisko polityka. Zakładam w ciemno, że akurat to było to konto, które nie pisało żadnych planów o Donaldzie Tusku. Nie, to było konto, które dziękowało mu za to, że spowodował Brexit. Dokładnie tak. I to konto wytworzyło na przykład w ten weekend, kiedy Tusk wrócił, czyli na początku lipca, wytworzyło w ciągu jednej godziny ponad 300 tweetów. To proszę sobie wyobrazić, jaki to rozmiar pracy jest. No oczywiście zapewne to było tam jakoś zautomatyzowane, więc nie była to praca jednego człowieka, ale mówimy o tego rodzaju przemyśle, jeżeli chodzi o oddziaływanie w sieci. Wszystkie te wzmianki akurat w tym przypadku były odpowiedziami na tweet, czyjś inny. Czyli taki rodzaj niby prowadzenia dyskusji, czy takiego hejtu, ataku, też zniechęcania osób, które to piszą, żeby nie wchodziły w dyskusję, żeby nie chciało mi się na tym Twitterze więcej dyskutować ani komentować. To też jakby ja zacytuję jeden tweet, chociaż dzisiaj moje gardło dodatkowo utrudni mi artykulację, ale żeby Państwo mieli świadomość, jeden z takich tweetów to: gdy widzę Tuska całującego chleb, to na myśl przychodzi mi Judasz całujący Jezusa. To jest tweet z tego ostatniego weekendu, kiedy była konwencja Platformy Obywatelskiej. I to jest akurat tweet, który pochodzi z konta, bo jakby mamy tam w tych kampaniach uczestniczył dwa rodzaje kont. Jedne wytwarzają własny content, czyli własne wpisy, które potem są rozpowszechniane szeroko, a drugie głównie zajmują się tym, żeby je rozpowszechniać, czyli podawać dalej. I to jest wpis konta, który tworzy własny content. Ten akurat porównuje Tuska do Judasza. Mamy też tweety, w którym jest bezpośrednio porównywany do Hitlera. I myślę, że jest ich więcej. Judasz to takie bardzo oryginalne zestawienie w tym przypadku. Tych porównań do Hitlera jest więcej. Graficzne, karykatura Tuska przypominająca Hitlera, porównanie Hitlera w 3 różnych pozach w czasie wystąpienia publicznego jakiegoś. Zestawienie z Tuskiem też w podobnych pozach w czasie przemówienia. No wszystko po to, żeby zniechęcać do tego człowieka. No to mało powiedziane. Zniechęcać, po prostu też jakby no zrobić z niego absolutnie wroga numer jeden, ja bym powiedział, i postać winna wszystkim nieszczęściom tego świata. Takie karykatury możecie też zobaczyć w tekście. Ja poproszę naszego realizatora, żeby wam wrzucił ten tekst, żebyście się z nim zapoznali, bo uważam, że to jest bardzo solidna i wiele mówiąca o tym, jak wygląda przemysł, autentyczny przemysł hejtu przeciwko no obecnie liderowi opozycji. To jeszcze nie ten, tak, to nie ten tekst. Nie, poproszę linka, drogi mój realizatorze. Wrzuciłem ci linka, poproszę, żebyś podał tego linka na naszym forum. O tym tekście za chwilkę będziemy rozmawiać, o Dworczyk Leaks. Natomiast jeszcze chciałem wykorzystać twoje doświadczenie i wiedzę, żebyś przypomniała, jaki jest efekt tego typu kampanii, bo wybory w sieci przez wiele lat, kampanie w sieci dominowali ludzie związani z PiS-em. Też gdzieś tam nawet się pojawiały ślady firm, które działały podobnie do Cambridge Analytica, ale nie zostało to ostatecznie głęboko zbadane. Jaka jest skala tego oddziaływania? Bo też
zakres i determinacja ludzi, którzy za tym stoją, wskazuje na to, że oni mogą liczyć na określone korzyści z tego. Jedni mogą liczyć na określone korzyści, bo na tym zarabiają, jeżeli jest firma, która realizuje takie zlecenie. To ja mówię o tych, którzy płacą, tak? No tak, bo to jest, musimy brać pod uwagę, że partia rządząca oddziałuje dzisiaj komunikacyjnie, przekazowo przez różne kanały komunikacji. Czyli z jednej strony mamy to, co się dzieje w sieci, na przykład na Twitterze, i to jest, na Twitterze to jest oddziaływanie z jednej strony na zwykłych użytkowników, ale z drugiej strony na media. Twitter to u nas w Polsce jest taka platforma społecznościowa, z której korzysta bardzo wielu dziennikarzy i wiele z tego, co się dzieje na Twitterze, przechodzi potem dalej do mediów. Dziennikarze są ludźmi, znaczy mówię o tym, może to banalne, jest to banalne stwierdzenie, ale zaznaczam dlatego, że dziennikarze, tak jak wszyscy inni użytkownicy sieci, podlegają temu, co się w sieci dzieje. Ja podlegam, ty Radku podlegasz, państwo podlegacie, wszyscy. Nawet jeśli doskonale znamy mechanizmy sieciowe, to i tak im podlegamy. Czyli jak czytamy na przykład, nie wiem, tysięczny wpis o tym, jakim Tusk jest złym człowiekiem, to gdzieś nam to w psychice zostaje. Nawet jeśli w to nie wierzymy, to nabieramy dystansu, inaczej podchodzimy, mniej piszemy na przykład o nim. No to wszystko naprawdę wpływa na naszą psychikę, nasz sposób myślenia. Jest to badane nie odnośnie Tuska, tylko w ogóle o tym, jak działają media społecznościowe i przekaz, który tam odbieramy, w jaki sposób oddziałują na zachowanie ludzi. No najlepiej to zbadano oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie tego rodzaju badania już zebrano w raportach, można to przeczytać w sieci. Więc rzeczywiście to działa. I do tego PiS ma jeszcze oczywiście telewizję publiczną, która no, ten kuriozalny materiał wielokrotnie pokazywany, czyli informacje o tym, co robi Tusk zaraz po powrocie do polityki krajowej, przerywany co chwila fragmentami jego wystąpienia w języku niemieckim, te słynne For Deutschland, absolutnie kuriozalne, które nie miało nic, ten fragment wystąpienia nie miał nic wspólnego z całą resztą materiału, miał jedynie zbudować skojarzenie Tusk to Niemiec, nic więcej. I to jest też coś, co zostaje w ludziach, choćby nie wiem co zrobili, odbiorca się to odkłada, to jest trochę tak jak z reklamami. Że nam się wydaje, że reklamy są fatalne, nie chcemy ich oglądać, gdzieś tam są w tle, w czasie przerwy reklamowej robimy coś innego, a potem się okazuje w badaniach, że i tak kupujemy te przedmioty tych marek, które się reklamują, a nie innych. Więc coś odkłada w głowach i ma wpływ na decyzję. To bardzo podobna rzecz była trenowana, jeśli chodzi o Różę Thun, bo przy Róży Thun, która też była takim chłopcem, dziewczynką do bicia, propagandy rządowej, była właśnie Róża Thun, gdzie wszyscy wymieniali poszczególne człony jej nazwiska, co jakby nie pozostawiało żadnych wątpliwości, że Róża Thun jest tą Niemką, która udaje tylko Polkę. Jeszcze jedna rzecz, bo dzisiaj przez cały dzień telewizja rządowa pokazuje sondaże, które w ogóle nie warto omawiać, ale które mają przekonywać odbiorców do tego, że siła czy magia Donalda Tuska słabnie lub też się skończyła. Ciekawe jest to, co powiedziałaś nawet dzisiaj, to znaczy paradoksalnie to, co się dzieje w sieci, i to, co dzieje się w propagandzie rządowej, wskazuje na to, że jednak Prawo i Sprawiedliwość ma poważne powody, żeby się Tuska obawiać. Czy ty podzielasz moją obserwację, albo się możesz z nią nie zgodzić? Podzielam oczywiście, bo gdyby nie mieli powodów do obawiania się, to nie musieliby wytaczać tak ciężkich dział. Też to, co ja obserwuję w sieci, to, że uruchomiono konta i takie akcje właśnie hejtu czy zniechęcania do Tuska, dopiero teraz, znaczy wcześniej, w ostatnich miesiącach przed powrotem Tuska do polityki krajowej, nawet można by powiedzieć w ostatnich 2 latach, poza kampaniami wyborczymi, tego rodzaju działania w sieci już bardzo rzadko były widoczne, jeżeli chodzi o PiS. To jakby słabło, oni na te media społecznościowe trochę przestali zwracać uwagę, tak jakby mieli poczucie, że media publiczne za to wszystko załatwią.
A teraz wszystko zostało zaktywizowane, postawione na równe nogi, wszyscy muszą być aktywni. Takie ilości hejtu, które obserwuję, czyli ten przemysł takiej nienawiści, o którym mówisz, jeżeli chodzi o Donalda Tuska choćby, to jest naprawdę zjawisko, którego już dawno nie obserwowałam. Do tego mamy włączoną właśnie telewizję publiczną, ten efekt Tuska, o którym mówisz, to zresztą był hashtag rozpowszechniany przez konta zbliżone do rządu, hashtag używany w ostatni weekend, który miał neutralizować wpływ przekazu Donalda Tuska z konwencji Platformy Obywatelskiej, więc zrobiono całą akcję pod hasłem właśnie efekt Tuska, znaczy żeby wykazać, że ten efekt Tuska się skończył, minął, albo ten efekt Tuska jest czymś złym. Specjalne grafiki przygotowane do tego były publikowane i na Facebooku, i na Twitterze. I no, rozumiem, że teraz mówisz o tym, że w telewizji tak naprawdę jest kontynuacja tej akcji. Tak. Te hasło efekt Tuska ma być właśnie hasłem, które zniechęca. Nie wiem, czy im to wyjdzie, szczerze mówiąc. Trochę jest to ryzykowne działanie, no bo cały czas tak naprawdę sami mówią o Tusku i o efekcie. Efekt to jest pozytywne słowo, to jest coś, co kojarzy się pozytywnie. Więc czy uda im się z tego wytworzyć zbitkę, że efekt Tuska to jest coś złego? To ciekawe. Zobaczymy. Zobaczymy, no to też jakby to nie wszystko da się zaplanować i niektóre rzeczy, tego nauczyłem się od ludzi ze służb specjalnych, że nawet najlepszą operację i najlepiej zaplanowaną może przerwać coś zupełnie niespodziewanego. Jeszcze jedna rzecz, która jest szalenie istotna i też trochę z Tuskiem związana i tutaj znowu będę bohatersko relacjonował mój dzień z TVP Info, bo dzięki mnie nie musicie go oglądać, tego programu. Jednym z nowych przekazów, który się pojawia, to to, że Donald Tusk tak naprawdę nie wraca spontanicznie walczyć, tylko wraca na gotowe, bo jest już ustawiony jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej z Unią Europejską, jak to mówi PiS, ale generalnie z Komisją Europejską, z instytucjami europejskimi, że te będą prześladować rząd, oni mówią rząd, nie rząd, tylko będą prześladować Polskę po to, żeby Tusk mógł wygrać. Nie pytam cię o to, bo nie jesteś politolożką, ale pytam cię o to, co też zauważyłaś teraz, jeśli chodzi o narrację dotyczącą Unii Europejskiej. Mówię o tym też dlatego, że wszyscy, którzy mają wątpliwości, a ja nie mam, co do kompetencji i rzetelności Anny Mierzyńskiej, chciałbym zwrócić uwagę, że też wyjątkową cechą twojej pracy, która już nieraz została sprawdzona empirycznie, to to, że ty widzisz pewne zjawiska i pewne narracje, zanim one jeszcze się rozpędzą. Wydaje mi się to być bardzo ważnym czynnikiem dla ludzi, którzy analizują polską politykę, bo jeżeli odpowiednio wcześnie zacznie się o tym mówić, to potencjalna siła takich przekazów może być neutralizowana, czy też przynajmniej niwelizowana, możemy się jej w jakiś sposób przeciwstawiać. Zwróciłaś uwagę na to, że pojawia się narracja dotycząca Unii Europejskiej zupełnie dla ludzi troszeczkę mających wiedzy i świadomości tego, jak działa Unia Europejska, mocno karkołomna, ale wydaje się, że potencjalnie może chwycić. Chodzi o to, że dzisiaj okazuje się, że w narracji rządowej Unia Europejska jest wskazywana i pokazywana jako ta, która będzie chciała wypchnąć Polskę z grona rodziny Unii Europejskiej, z grona państw tworzących Unię. Z czego to wnioskujesz? Czy to tylko twoja intuicja, czy może coś więcej? Nie, to w ogóle nie jest moja intuicja, ani moja wyobraźnia, bo moja wyobraźnia aż tak w takim kierunku nie jest w stanie podążyć i wymyślić czegoś takiego. Natomiast zastanowiło mnie to, ponieważ na kilku dużych kontach propisowskich, np. europarlamentarzystów, także potem w telewizji polskiej, natknęłam się dosłownie kilka dni temu na taką narrację, która się pojawiła jednocześnie właśnie i na Twitterze, i w jakichś niektórych tygodnikach tak zwanych mediów niezależnych, prorządowych, i w telewizji, i zaczyna być powtarzana. I to jest właśnie narracja, która ma udowodnić, że ta, o której powiedziałaś, która ma udowodnić, że to Unia Europejska chce nas wypchnąć z Unii, a nie Polska wyjść z Unii.
I Unia, i to jest ciekawie rozwijane na przykład, że Unia Europejska chce nas wypchnąć z Unii, a przecież Unia nas potrzebuje, że Unia sobie bez Polski nie poradzi gospodarczo, że Polska jest tak ważnym krajem, że jeżeli Unia nas wypchnie, to popełni jakiś gigantyczny błąd. To się pojawiło, ja to widziałam w telewizji, jako relacje z jednej z konferencji takich z udziałem członków rządu, takiej konferencji merytorycznej w tym znaczeniu. No i widzę, że jest to powtarzane też na Twitterze, rozwijane w rozmaitych kierunkach. Do tego mamy ten, w tym samym tygodniu, mamy ten raport, który przedstawił europoseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski, o tym, jak to my tracimy na Unii, na byciu w Unii Europejskiej. Raport, o którym wszyscy wiemy, już zostało to sprawdzone przez ekonomistów, podważone wielokrotnie. Raport, który zawierał nieprawdziwe dane, a wyliczał, że jakby saldo ekonomiczne, gospodarcze saldo, finansowe saldo członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest ujemne, więc tracimy na tym, że jesteśmy w Unii. I natychmiast mam takie skojarzenie z Brexitem, znaczy z przygotowywaniem narracji pod Brexit, bo Brexit się nie zdarzył z niczego, ani wbrew temu, co wypisują rozmaite konta, nie wymyślił go Donald Tusk, ani nie spowodował. Tylko była tam długo przygotowywana wcześniej narracja, która mówiła właśnie o tym, że Wielka Brytania traci finansowo na obecności w Unii Europejskiej i gdyby wyjść z Unii, to te pieniądze można by przeznaczyć na służbę zdrowia, którą w Wielkiej Brytanii są problemy. I mam wrażenie, że tu się zaczyna coś podobnego. Jakby kierunek jest z jednej strony podobny, czyli uzasadniający. Za chwilę się możemy przekonać w następnych przekazach. Zobaczymy, czy to jest akurat moja trafna intuicja, czy nie. Możemy się przekonać, że kolejnym krokiem będzie, że się dowiemy, na co można te pieniądze w Polsce przeznaczyć. Czy to będzie służba zdrowia, czy co innego, to się dopiero okaże. Więc rzeczywiście no, ten kierunek się pojawia. Ta narracja o tym, że Unia Europejska chce nas wyrzucić, ma moim zdaniem usprawiedliwiać działania rządu wobec Unii Europejskiej i przerzucać odpowiedzialność na wszystko, co się wydarzy, na przykład na to, że zostaliśmy ukarani za kopanie turów, za jej zamknięcie i ta kara finansowa już w tej chwili rośnie nam z każdym dniem potężnie, no to winna jest Unia Europejska, bo ona chce się nas pozbyć i dlatego to robi. No takie w sumie dość proste wyjaśnienie, które rzeczywiście może jakoś chwycić. To jest totalny absurd i też coraz bardziej noszę się z zamiarem specjalnego programu, który będzie fakt-checkował kłamstwa na temat Unii Europejskiej i pokazywał całą wzajemnie sprzeczną, bo te narracje są tak absurdalne, że bardzo często, jeżeli byśmy spojrzeli na to, co się mówiło nawet o Unii Europejskiej, bo o niej rozmawiamy 4 lata temu, to dzisiaj mówi się już zupełnie coś innego. Ja takim przykładem, który doskonale pamiętam, jeśli chodzi o PiS, to wracając do Donalda Tuska, kiedy Donald Tusk był wymieniany jako kandydat na szefa Rady Europejskiej, to mówiono o tym, że to są mrzonki, że w ogóle on nie dorasta i tak dalej, że nie ma szans, że to są tylko spinowane historie przez Platformę Obywatelską i tak dalej, i tak dalej. Kiedy został tym szefem, to wtedy się okazało, że on się sprzedał, to było zaplanowane, on latami pracował na to, żeby sobie zaskarbić sympatię Angeli Merkel i tak dalej, i tak dalej. To było zupełnie wzajemnie sprzeczne. Najpierw mówili, że nie, potem, że to sobie załatwiał. No to jakby to jest też istotą tej propagandy. Zachęcam wszystkich, żebyście wyszukiwali takie w pamięci rzeczy, które dzisiaj są zaprzeczane przez tę propagandę. I teraz już chciałbym przejść do kwestii, która mnie zwabiła do ciebie, droga Aniu, czyli do twoich ostatnich ustaleń odnośnie kolejnych autorskich ustaleń, bo nikt tego wcześniej przed Anną Mierzyńską nie opisał, czyli ślad prowadzący do fabryki mediów w aferze fabryki mediów rosyjskiego oligarchy Jewgenija Prigozina,
który opisałaś niespełna tydzień temu na OKO.press. Teraz możemy, poprosimy właśnie tę grafikę od mojego drogiego realizatora i chciałbym cię poprosić, żebyś odpowiedziała na to, dlaczego twoim zdaniem to jest bardzo istotny element, a ja tylko od razu powiem, że twoje odkrycia pokazują, że to się działo od początku wrzucania pierwszych informacji ze skrzynki ministra Dworczyka na kanał Telegram, prawda? Znaczy innymi trochę drogami, ale to się działo od samego początku, zanim jeszcze ta sprawa została w ogóle zauważona przez inne media. Na ile to jest istotna okoliczność dla ciebie, poza tym, że to jest twarda przesłanka do tego, żeby mówić o tym, że w tej sprawie grają także mechanizmy, no właśnie, wojny hybrydowej, to jest rzeczywiście element wojny hybrydowej, fabryka mediów Prigozina. Opowiedz nam, jak do tego doszłaś i jak twoim zdaniem to wpływa na ocenę całej tej sprawy? Już mówię, jak do tego doszłam. Na początek tylko wiem, że będziemy rozmawiać o słynnym komentarzu, ale na początek tylko powiem, że dla mnie jest w ogóle bardzo ciekawe, jak pewna grupa osób reaguje z oburzeniem na ten tekst. Tymczasem w tym tekście ja po prostu udowodniłam, że widoczne są sieciowe powiązania z konkretnym środowiskiem w Rosji. Dla mnie to nie jest specjalnie kontrowersyjna teza. Dzisiaj czytam, że Unia Europejska reaguje na cyberoperacje szpiegowskie w Rosji, reaguje oficjalnym stanowiskiem, wymieniając w tym operację Dworczyk Leaks w Polsce. I to jest oficjalne stanowisko Unii Europejskiej dzisiaj. Więc kiedy mówimy o tym, że są dowody na to, być może prawdopodobnie ilość tych dowodów w ogóle nie znamy, bo one nie będą nigdy upubliczniane, ale są ślady prowadzące do Rosji, no to one rzeczywiście są. To nie jest kwestia mojej tego, czy ja bym chciała, żeby one prowadziły do Rosji. To jak, kiedy siedzę i analizuję jakikolwiek temat, to w ogóle nie zastanawiam się nad tym, co ja bym chciała, tylko patrzę na to, jaka jest sytuacja. Tutaj mamy taką sytuację, o czym może niewielu z Państwa wie, ponieważ to w mediach się praktycznie w Polsce nie przebija, że jeżeli chodzi o aferę mailową, ona jest prowadzona równolegle w sieci w dwóch wątkach. Mamy słynną kanał, najpierw, a teraz stronę internetową słynną, która publikuje maile Dworczyka, poufna rozmowa. I to jest cała przestrzeń komunikacyjna prowadzona w języku polskim. Ale mamy też drugi kanał, który powstał wcześniej niż poufna rozmowa na Telegramie. Poufna rozmowa powstała w czerwcu, ten kanał powstał już w lutym i to jest kanał, który jako pierwszy zaczął publikować maile Michała Dworczyka, czyli materiały wykradzione z jego skrzynki. Nie te same maile, ale jakby źródło tych materiałów jest to samo, które ma poufna rozmowa. Czyli mamy dwa równolegle prowadzone kanały, z tym, że ten drugi kanał, Sekret EU, jest prowadzony w języku rosyjskim, chociaż od jakiegoś czasu publikuje też materiały w języku polskim. Być może oznacza to, że chce dotrzeć do odbiorców w Polsce. Tak jak poufna rozmowa, w tej chwili ten kanał ma również swoją stronę internetową ogólnie dostępną, ale najszerzej funkcjonuje na Telegramie. Wtedy, kiedy polski rząd blokował na Telegramie, usiłował zablokować oba te kanały, poufna rozmowa na Telegramie została zablokowana, a Sekret EU nie. On został zablokowany tylko dla wejść z Polski. Być może jeszcze dla jakiejś grupy osób. Natomiast ogólnie kanał ten działa i ma się doskonale w przestrzeni rosyjskojęzycznej. I to tam właśnie publikowane są materiały, które moim zdaniem mają dużo większą wagę niż te na poufnej rozmowie. Poufna rozmowa tak naprawdę to są maile, które pokazują nam kuchnię polityczną w Polsce. One budzą czasem ogromne emocje i ja doskonale to rozumiem, bo we mnie również budzą. Natomiast trzeba przyznać, że jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, to te materiały mają niewielką wagę. Z tego punktu widzenia. Natomiast materiały te, które są publikowane na drugim kanale, na Sekret EU, mają naprawdę dużą wagę i konsultowałam się ze specjalistami z tego zakresu i wielu z nich uważa, że część z nich powinna być klauzulowana, czyli powinny być to materiały poufne czy tajne wręcz. Tymczasem są one dostępne dla każdego w internecie. Mamy tam na przykład, ostatnio były publikowane materiały dotyczące
taki raport z prób, bo nowych rodzajów broni, które są, mają być produkowane, w tej chwili są prototypami, mają być produkowane w Polsce, czy prototypy, które szykują polskie firmy. I to są materiały, w których mamy zarówno miejsce, gdzie te próby były wykonywane, łącznie z mapką, z danymi z GPS-u, ze wszystkim, czyli można zlokalizować, gdzie takie próby są robione. Wszystkie problemy, które pojawiły się w czasie tych prób z tym nowym uzbrojeniem, zostały opisane ze szczegółami. Znaczy, to są materiały, proszę Państwa, z których wynika, można na temat Wojska Polskiego, jego stanu, jego uzbrojenia, planów nowego uzbrojenia, wszystkiego się dowiedzieć. Nie ma żadnej tajemnicy już w tej chwili w tym zakresie. Tam wszystko jest. Wystarczy, że Państwo wchodzicie na stronę i to tam jest. I dlatego ja uważam, że obserwowanie tego kanału jest ważne, tym bardziej, że to na podstawie tego kanału tworzone są materiały w białoruskich mediach, bo tam też były materiały dotyczące współpracy polskiego rządu z białoruską opozycją i w rosyjskich mediach. I od czerwca obserwuję, w jaki sposób treści z tego kanału są rozpowszechniane na Telegramie. Ten kanał jest dość mały, nie ma zbyt wielu obserwujących, nie można, więc jakby to prześledzenie ruchu jest bardzo widoczne. I okazało się, że kanałem, który najczęściej, ewidentnie najczęściej, ponad dwa razy więcej niż kolejny, na kolejnym miejscu znajdujący się kanał, kanałem, który najczęściej podawał informacje z tego sekretu, czyli repostował, to się mówi na Telegramie, czy na Twitterze powiedzielibyśmy retweetował jego wpisy, był kanał ČVK Media. ČVK Media na dodatek robił to, te reposty robił szybko, wielokrotnie w ciągu kilku minut zaledwie, a sekretarz publikuje to bardzo rzadko. Proszę sobie wyobrazić kanał na Twitterze, który odzywa się na tym Twitterze raz na tydzień, w różnych porach dnia, w różnych dniach tygodnia i natychmiast po tej jego publikacji w ciągu 5 minut, czy 3 minut na przykład, czy 15, jest ta publikacja podawana dalej przez ten sam kanał stale, albo bardzo często przynajmniej. Trudno naprawdę mówić w takiej sytuacji o przypadkowości tego. To nie jest naprawdę sytuacja, kiedy ja po raz pierwszy analizuję powiązania właśnie dzięki sposobowi rozchodzenia się w sieci. To jest zresztą tradycyjna metoda stosowana przez analityków na całym świecie. To, jakie ktoś ma powiązania sieciowe, obserwujemy między innymi przez to, w jaki sposób wygląda ten ruch. No i tutaj mamy kanał ČVK Media. Tak się składa, że ten kanał ČVK Media, który jest wbrew temu, co mi tam różne osoby wypisywały na Twitterze, że może być 40 kanałów na Twitterze, na Telegramie, które się tak nazywają i co i tam rozpowszechniają treści. Może być 40, ale jest jeden. I ten jeden kanał ČVK Media jest oficjalnie związany, jest oficjalnym partnerem kanału RIA FAN.RU rosyjskiego, informacyjnego. I tak się składa, dziwnym trafem, że ten portal RIA FAN.RU jest flagowym portalem grupy Patriot Media Group, grupy medialnej rosyjskiej, w której radzie wykonawczej na czele stoi Jewgenij Prigożyn. Jewgenij Prigożyn to rosyjski oligarcha, który słynie z założenia rosyjskiej fabryki troli, tej najpopularniejszej, tej, która ingerowała w wybory w Stanach Zjednoczonych. Z tego powodu Prigożyn jest poszukiwany przez FBI. Znaczy chciałem też jedną rzecz zastrzec, bo ja też to widzę w twoich analizach i też za to je bardzo cenię. To przede wszystkim, zresztą moim zdaniem przypominasz mi to w tym akurat podejściu do dziennikarstwa Tomasza Piątka, bo ty stawiasz różne fakty, które ujawniasz, nie przesądzając o tym, o czym one mogą świadczyć. Bo już wcześniej analizowałaś w swoich tekstach, zresztą podobne zdanie miała Małgorzata Frejzer, która zajmuje się prywatnością w sieci, ale też różnymi nowymi technologiami i ona zwracała uwagę
na co ty też zwracałaś uwagę, że rusycyzmy w poszczególnych ślady rusycyzmów niekoniecznie muszą wskazywać na to, że za tym mogą stać Rosjanie, ale też wcale nie wykluczone, drodzy Państwo, jest to, że Rosjanie po prostu wyczuli wiatr w żaglach, poczuli wiatr w żaglach i jakby jednocześnie dzieją się pewne rzeczy motywowane przez innych sprawców nieznanych, jak i Rosjan. Rozumiem, że to jest jedna z możliwych opcji, którą też ciągle bierzesz pod uwagę, tak? To znaczy, przede wszystkim to jest najważniejsze, że to jest wielopoziomowa operacja. I wielopoziomowa, wielokanałowa, która realizuje różne cele. Ja mówię o tej części rosyjskojęzycznej. Tak zresztą cały czas to podkreślałam w tekście. To naprawdę nie wyklucza, że jeżeli chodzi o poufną rozmowę i o tą część polskojęzyczną, stoi za tym ktoś z Polski. Być może ktoś współpracujący z tymi ludźmi, którzy robią część rosyjskojęzyczną. Być może nie. Tego nie wiemy. Nie wiemy, co było źródłem wycieku, czyli kto dostarczył dane do maila, czy to rzeczywiście była forma phishingu, czy ktoś te dane po prostu komuś przekazał. Tego nie wiemy. To jakby ja nie mówię o tym. Mhm. Nie wykluczam też opcji, że ktoś, w ogóle moim zdaniem ktoś z Polski stoi za tą częścią polskojęzyczną, bo zbyt dobrze się orientuje w niuansach polskich. Natomiast to nie znaczy, że w tej operacji w ogóle nie ma Rosji, czy ona w ogóle w tym nie uczestniczy. Musimy to brać pod uwagę też w takiej sytuacji, takie powiązania kanałów między sobą, tego, że ktoś tak szybko jest w stanie reagować na nowe publikacje, że od czerwca do dzisiaj stale zależy mu na tym, żeby podawać dalej publikacje z tego akurat kanału. Bywa, że był to jedyny ten Czewuka Media, że był jedynym kanałem, który to repostował. To nie są przypadki w sieci. To tak samo jakbyśmy mówili, że jakieś, nie wiem, no, konto na Twitterze, które jest wprost powiązane z wiadomościami, stale repostuje jakieś posty i byśmy twierdzili, że tam nie ma powiązań. No są powiązania. Tak samo tutaj są powiązania. Być może za tą częścią rosyjskojęzyczną stoi fabryka mediów Prigożina. Być może ma zlecenie na to, żeby te treści dalej rozpowszechnić. Ale to jest na wielu poziomach. To nie jest wykluczanie czegokolwiek. To jest kolejny kawałek całej układanki, której całościowo w ogóle jeszcze nie widzimy i tam jest bardzo dużo miejsc nieznanych. Jeszcze tylko, już niestety musimy kończyć, chociaż zawsze rozmowy z tobą chciałbym kontynuować dużo dłużej i nie ukrywam i też wskazuje na to rosnąca liczba naszych widzów, więc serdecznie ich pozdrawiamy. Przyciągnęłaś kolejnych, masz wiernych fanów. Obiecałem, że cię skonfrontuję jeszcze z jednym komentarzem, ale na jednej rzeczy mi jeszcze bardzo zależy. Nie chcę rozmawiać o historii Krzysztofa Skórzyńskiego, dziennikarza TVN-u. Na pewno jest tak, że jego wymiana korespondencji z Michałem Dworczykiem jest kolejnym potwierdzeniem, że są to maile i korespondencje autentyczne. Czy tobie się nie wydaje, że my jako polskie media, nie jest to zarzut w twoją stronę, ale generalnie jako media, które powinny wyławiać te tematy, które są szczególnie ważne. Jednak zostaliśmy trochę ograni tą zagrywką Michała Dworczyka, bo nie Michała Dworczyka, no rządu generalnie, który powiedział, że to jest gra obcych służb i tam jest dużo nieścisłości, dużo fake newsów, przekłamania i tak dalej. Jak do tej pory, nie wiem, proszę, żebyś mnie sprostowała, nie mieliśmy ani jednej informacji, która byłaby ewidentnie, co można by udowodnić, sfabrykowana. Natomiast mieliśmy już szereg różnych maili, które nie tylko miały odzwierciedlenie w rzeczywistości, ale też ich odbiorcy mniej czy bardziej oficjalnie potwierdzali, że takie maile były przekazywane. Tutaj Krzysztof Skórzyński był takim kolejnym odbiorcą i fakty się też bardzo zgadzały. Czy jest jakikolwiek przykład sfabrykowanego maila z tych, które do tej pory mieliśmy, czy znalazłaś coś takiego, bo to też stawia w innym świetle tą całą operację i znowu konkludując, chyba jest tak, że
powinniśmy się tym zająć najpóźniej w czerwcu, a nie dopiero teraz, kiedy jeszcze wychodzą dodatkowe wątki wskazujące na to, że Julia Przyłębska, odkrycie kulinarne, towarzyskie i każde prezesa Jarosława Kaczyńskiego mogła mieć wpływ na obsadę sędziów w Sądzie Najwyższym. No to są rzeczy, które w normalnych krajach no, wywoływałyby burzę, a wydaje mi się, że przez to, że ludzie już trochę się oswoili z tym tematem jako nie do końca weryfikowalną prawdą, tak, prawdziwością tych rzeczy, no to dzisiaj efekt tego na opinię publiczną jest chyba dużo mniejszy. Taka ogólna moja konstatacja. Czy ty się z tym zgadzasz? W połowie lipca było takie zamknięte spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat z ekspertami na temat tej afery mailowej. Zamknięte, nie można było też offline, czyli nie można było nagrywać tam ani robić zdjęć. Nie wszystkie redakcje też zostały powiadomione o tym. Ani branżowe, ani OKO.press, ani Wyborcza. Nie zostały powiadomione o tej konferencji, o tym spotkaniu, więc wiemy z trzeciej ręki, co tam się działo. No ale wynika z tego, że eksperci przedstawili jeden dokument, który miał być sfałszowany. Znaczy powiedzieli o nim, że on został sfabrykowany właśnie. Przy czym jak go pokazywali, to ponoć w taki sposób, że on był niewyraźne było to pismo, żeby nie można było rozpoznać treści, więc nie do końca wiadomo, który to dokument. Była to na pewno jedna kartka A4. Prawdopodobnie ja przypuszczam, że chodzi o taki dokument, który miał pochodzić z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który rzeczywiście od początku wydawał się wątpliwy, no, ze względu na różne okoliczności. Przy czym akurat to nie był dokument z maila, czyli to nie mówimy o screenie maila, tylko o jakimś dokumencie, który miał być wystawiony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez jakichś urzędników. Niespecjalnie istotny w ogóle. Więc możemy przyjąć, że ten jeden był sfabrykowany. Eksperci wtedy powiedzieli również, że na dwóch dokumentach dotyczących wojska właśnie są nieprawdziwe pieczątki jednego z dowódców. Rzeczywiście te pieczątki tam są, jeżeli oni twierdzą, że są nieprawdziwe, bardzo możliwe, że są nieprawdziwe. Natomiast nie ma, to jest absolutnie jakieś minimum. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile tych materiałów zostało już opublikowanych na obu kanałach, żaden z tych materiałów, który miał być fabrykowany, na które wskazywali eksperci, nie był screenem maila też. Więc moim zdaniem rzeczywiście wiele rzeczy, także pliki EML, czyli te pliki, które wskazują, dzięki którym można sprawdzić źródło danego maila, kilkukrotnie udostępniane przez osoby prowadzące konta, też wskazują na prawdziwość tych danych. Więc moim zdaniem no, możemy przypuszczać, że no, nie, w ogromnym procencie mamy do czynienia z rzeczywiście z prawdziwymi mailami, które tam oglądamy. No i to jest ważna konkluzja. Jeszcze już ostatnie pytanie, jeśli odpowiedź wymagałaby dłuższego wywodu, to bardzo bym prosił Aniu, żebyś się zadeklarowała, że odpowiesz na to pytanie. Mieliśmy taki komentarz dotyczący ewentualnych wniosków, wnioskowania z twoich tekstów, to znaczy, że niektóre wnioski są, jak to nazwał Marek TLN, nielogiczne, po czym na moją prośbę o doprecyzowanie wydał z siebie taki następujący wpis. Szanuję panią Mierzyńską, ale dalej nie wiem skąd na to wpadła, że trolle Prigozina mogą być autorami kanału na Telegramie z Secret EU. Każdy ma włączone powiadomienia tego kanału. Jeżeli to wymaga dłuższego wywodu, to proszę, żebyś się zobligowała, że będę mógł go przekazać w kolejnych audycjach. Znaczy, ja mam nadzieję, że po pierwsze już wyjaśniłam, skąd wpadłam. Tak. Wyjaśniałam to również w tekście, więc naprawdę moim zdaniem wystarczyło to przeczytać dość dokładnie. Rozumiem, że to może być skomplikowane, ale tak to wygląda. Więc to już wyjaśniłam. Wyjaśniam też, bo też się pojawiło w komentarzu, że ja wszystkich poblokowałam na Twitterze, którzy merytorycznie mnie krytykowali, więc chciałam tylko poinformować, może to dobre miejsce Reset, żeby o tym mówić, że po pierwsze nie spotkałam się z ani jednym merytorycznym komentarzem krytycznym do tego tekstu, ani jednym, a po drugie rzeczywiście zablokowałam te osoby, które komentowały, że jestem idiotką i rzeczywiście dalej chciałabym poinformować, że dalej takie osoby będę blokować, bo nie uważam tego za merytoryczną dyskusję. A ja przekazuję moje pełne błogosławieństwo, to jest elementarna zasada. Ja wykonałem swoją pracę, zwróciłem się, odpowiedź jest taka, ja zostawiam
Państwa z nią. Dziękuję bardzo, Aniu, za dzisiejszy wieczór. Serdecznie pozdrawiam, życzę kolejnych owocnych analiz i zdrowia przede wszystkim i pogody. Wzajemnie. Dziękuję bardzo Tobie i dziękuję Państwu. Dobranoc. Drodzy Państwo, Ania Mierzyńska i poprzednie gościnie. Mam nadzieję, że program wywoła dyskusję. Przypominam Wam też mój mail r.gruca@resetobywatelski.pl. Bardzo czekam na Wasze wiadomości. Już na kilka miałem okazję odpisać, więc tak mam nadzieję, że nikt nie poczuł się zlekceważony. Dzisiaj jeszcze nie sprawdziłem. Przypominam wszystkim o tym, że my jesteśmy kanałem, a wkrótce także wchodzimy na kolejne wody, ale to niespodzianka, którą ogłosi sam naczelny, który finansuje się dzięki Waszym dobrowolnym wpłatom. Dzięki temu, że jesteście z nami już od niemal roku, mogliśmy zbudować przyczółek, który ma być dla nas wstępem do wypłynięcia na jeszcze szersze wody. Drodzy moi, bardzo Wam dziękuję w imieniu całego zespołu. Bardzo też proszę o to, żebyście pomogli nam sfinalizować budowę pierwszego etapu nowego domu. Prace już powoli pierwsze ruszyły, więc myślę, że będzie tylko lepiej i to obiecuję, a od siebie jeszcze zapraszam na nasze jutrzejsze programy, czyli między innymi Estera Fliger, Dawno, dawno czemu, i też Wojtko Krzyżaniak, który nas zaszczyci tygodniem zlecianym. Tydzień zleciał Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. Już jutro codziennie nowe premiery na kanale Reset Obywatelski, a ja tylko bardzo Was proszę, żebyście ciągle nas wspierali i komentowali i udostępniali nasze audycje, bo to za każdym Waszym kolejnym komentarzem poszerza nasze zasięgi, zdobywamy kolejnych życzliwych nam ludzi i budujemy jedyny taki autentycznie niepokorny przekaz w sieci. To było Katarzys, Reset Obywatelski. Życzę Wam dobrej nocy. Dziękuję. Reset Obywatelski.